Chwała Bogu. Witajcie, bracia i siostry. Drodzy bracia, kochane siostry, witajcie, drodzy internauci, którzy nas oglądacie. Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To naprawdę dzisiaj szczególny dzień. Szczególny, bo możemy gromadzić się w imieniu właśnie Pana Jezusa Chrystusa. Możemy się gromadzić tutaj jako Jego Kościół. Jest nas dzisiaj naprawdę wielu i myślę, że znowu potwierdzą się słowa, tam coś dziwnego, potwierdzą się słowa Pisma Świętego. Skoro to jest prawda, to muszą się potwierdzić, że kiedy jesteśmy razem, kiedy nas jest wielu, to radość nasza jest pełna. I miejmy tą radość jako zgromadzenie. Serdecznie wszystkich witam. Witam naszych gości z placówki z Nockowej. To jest Rzeszowa, tak. Witam Was serdecznie. Miło nam, że jesteście z nami na naszej nabożeństwie. Witam oczywiście prezbitera naczelnego wraz z małżonką, który prezbiter dzisiaj podzieli się słowem, ale w szczególności tak przywitamy i cieszymy się, że jest z nami żona prezbitera, bo oni, którzy już chyba powątpiewali, że ona w ogóle istnieje, tak nie odwiedza, nie ma jej. Że prezbiter jest zajęty, to wszyscy jakoś rozumieją, tak? Że nie może przyjechać na kancel razem, ale żona, no żona właśnie, dlatego że on jest zajęty i żeby mógł to wszystko wykonać, to ona dopiero jest zajęta i gdyby pewnie nie żona, to wiele rzeczy by nie można było zrobić ani zawsze. Także kochani, cieszymy się, że bezpiecznie dotarliście, jesteście tutaj dzisiaj z nami. Proszę, powstańmy do modlitwy. Boże Ojcze Wszechmogący, Tobie chwała oddajemy. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dzisiejszy dzień, za to, że pozwoliłeś nam się obudzić, że pozwoliłeś nam się tutaj zgromadzić, za zebranie Twoich dzieci. Panie, niech będzie wywyższone i błogosławione Twoje święte imię. Niech będzie wywyższone imię Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Panie, chcemy Ci oddawać cześć i chwałę. Odbierz sobie, Panie, tą chwałę. Prowadź nas, Panie. I niech to wszystko dzieje się, Panie, ku zbudowaniu też tego Kościoła. Amen. Pani, usiądźcie jeszcze może na chwilę, bo na chwilę będziemy mieć czas uwielbienia. Będziemy śpiewać, będziemy modlić się. Trochę to potrwa. Niektórzy właśnie z dalekiej podróży, może nogi bolą jeszcze, to usiądźcie i posłuchajcie, co Słowo Boże mówi. Rozpocznijmy właśnie od kwestii Słowa Bożego zanim, bo ja wiem, że oczekujemy dzisiaj tego rozważania, co przygotował dla nas pastor Andrzej. Na pewno to będzie dobre i budujące słowo. Ale Słowo Boże jest zawsze dobre i budujące, więc nigdy go za wiele. Proszę, otwórzcie sobie, jak macie, Dzieje Apostolskie. 4 rozdział, przeczytamy sobie wersety od 32 do 37. Dzieje Apostolskie, rozdział 4, od 32. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów.
Tak, zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Tak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn zachęty. Był on lewitą rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. Kochani, pierwszy kościół miał wszystko wspólne. I to jest piękne, kiedy my w ogóle wspominamy ten pierwszy kościół i my tak chcemy być na wzór tego pierwszego kościoła. Ja takiej osoby wśród chrześcijan, która by nie chciała być w takiej społeczności, jak właśnie ci chrześcijanie na samym początku. I to jest pięknie. I w ogóle cała postawa tego pierwszego kościoła, no wielu zachwyca do tego momentu. Do tego momentu, który właśnie przeczytaliśmy. Bo oni tam się zgromadzali, mieli jakby jedno serce, jedną duszę, tak przynajmniej tutaj w tym przekładzie. Nikt nie nazywał swoim to, co miał, ale wszystko mieli wspólne. Bo sprzedawali wszystko i wszystko mieli wspólne. Czyż to nie jest wspaniałe, jak Kościół ma wszystko wspólne? Amen. Ale wiecie co? No właśnie. Ten pierwszy Kościół był taki wspaniały. A jak to dzisiaj wygląda? Chcielibyśmy być tym Kościołem, ale właśnie. Wszystko mieć wspólne. Wszystko sprzedać. I tu już nam nie gra. Jest też dużo takich wykładni tego, że rzeczywiście oni sprzedali to wszystko. No bo sprzedali. Dlaczego oni to sprzedali? Bo oni myśleli, że Pan Jezus Chrystus za nas wróci. No więc posprzedawali wszystko i dlatego mieli wspólne. Ale no niestety, jak wiemy z historii, on tak szybko nie wrócił. No w ogóle jeszcze nie wrócił. No i oni się trochę przeliczyli z tym wszystkim sprzedawaniem. I trzeba było im potem pomagać. Posprzedawali, pieniądze się rozeszły i trzeba było im pomagać. Więc jest wiele dzisiaj tłumaczeń takich, że no tak, jako pierwszy kościół, tylko ten werset, ten fragment musimy dobrze zrozumieć, ponieważ oni się tam troszeczkę pomylili. I dlatego dzisiaj nie mamy wspólnych różnych rzeczy. Więc tym sprzedawaniem i tak przynoszeniem to tak ostrożnie. Ale powiedzcie mi, gdzie jest fragment w Biblii, który by to potwierdzał? Który by oczywiście potwierdzał, no bo czytamy, że oni rzeczywiście sprzedali, ale który by potwierdzał, że to, co zrobili, że to, co sprzedali, to było złe. Trzeba było im pomagać. Pokażcie mi fragment w Piśmie Świętym, że trzeba było im pomagać. Znajdziemy, że im pomagano. Ale gdzie nie znajdziemy, że oni wołali, że trzeba było? Po prostu inni się wołali im pieniądze. No i dobrze. No właśnie. Oni posprzedawali, ponieważ myśleli, że będzie Chrystus, już przyjdzie, ale się przeliczyli. A powiedzcie mi wy i wy, którzy nas oglądacie, czy wy wiecie, kiedy przyjdzie Chrystus? No oczywiście, że nie wiemy, kiedy przyjdzie Chrystus. A z całą pewnością nie dzisiaj, nie teraz, nie prędko. Tak? No więc wara od naszych majątności. Ale popatrzcie się, gdybyśmy czytali ten fragment dalej, to tam zaraz będziemy czytać o prześladowaniach. Że Kościół w Jerozolimie był prześladowany, nastąpiły prześladowania i oni musieli stamtąd uciekać i rozproszyć się. I wszyscy się rozproszyli, pozostali tylko i wyłącznie apostołowie. I teraz pomyślcie sobie, gdyby oni nie sprzedali tych majątności i przyszły prześladowania, to oni by musieli uciekać. I co? I całe majątności by zostały niesprzedane, przejęte by były i byłaby tylko na tym i wyłącznie strata. Widzicie? Oni posprzedawali. Oni jeszcze tego nie wiedzieli, że będą oczywiście prześladowani. Oni liczyli co prawda na powrót Chrystusa. Ale to nie jest to, że oni błąd zrobili, że posprzedawali. Bo przyszły prześladowania. Niektórzy to chyba sobie tak myślą, no tak, no poszli, no i co? Apostołowie to wszystko zabrali, no bo jak przynieśli do apostołów, to zabrali. Nie. Apostołowie wydzielali, ile co komu potrzeba było. I oni co? Jak poszli z tymi prześladowaniami, uciekając przed tymi prześladowaniami, to co zaczęli robić? Głosić Ewangelię. I wiecie co?
te środki, które oni mieli, pieniężne już, były na głoszenie Ewangelii. I tu jest dopiero problem. Czemu Bóg nie zesłał z nieba pieniędzy na głoszenie Ewangelii, przecież na Jego chwałę? Czemu kazał wykorzystać własne środki? To teraz zadajmy sobie pytanie, a skąd mamy te pieniądze? Czy nie dziękujemy w modlitwie Bogu za to, że dał nam wszystko? Że mamy wszystko od Boga? To Bóg daje wszystko. To Bóg zaopatruje. I zaopatrzył tamtych i mieli. I popatrzcie, co się stało. Bardzo dobrze, że sprzedali to wszystko. Nic się nikt tam nie pomylił. To tylko jakieś dziwne tłumaczenia. Aby, no wiecie, przecież Chrystus na pewno nie przyjdzie teraz. Kochani, ci, co tutaj przychodzą do kościoła, to nie wiedzą, że ja lubię mówić o pieniądzach. Nie, o pieniądzach to ja wiem dużo. I kazań na temat pieniędzy, 10 im takich, to ja odpowiedziałem dużo, a powiem jeszcze więcej. Ale słuchajcie, tu zupełnie nie chodzi o pieniądze. W tym fragmencie, jak czytamy go, to właśnie wspólnie, tak dalej, sprzedawali. No, ciężki przykład do wzięcia. Tylko zapominamy o wersecie 33. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Jaki tu jest kluczowy wyraz albo wyrazy? Łaska. Łaska i zmartwychwstanie. Co to jest łaska? To nie jest takie zwierzątko, które sobie tam goni. Niezasłużona życzliwość. Coś, co Bóg daje tym, którzy co? Wierzą w zmartwychwstanie. Kochani, dzisiaj słyszy się Ewangelię. Bóg cię kocha. Bóg za ciebie umarł. Choć powiem ci Ewangelię, Pan Jezus umarł za twoje grzechy. Ale nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że jeżeli ktoś drugiej osobie mówi, że Pan Jezus umarł za twoje grzechy, to zupełnie to nie jest Ewangelia. To, że Pan Jezus umarł za mój grzech, za wasz grzech, to nie jest Ewangelia. To co najwyżej składowa Ewangelia. Otwórzmy sobie Rzymian, 10 rozdział, 8 werset. Rzymian, 10 rozdział, 8 werset, do 10 przeczytamy. Chodzi o to, blisko ciebie jest słowo w twoich ustach i w twoim sercu. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznawanie ustami zapewnia zbawienie. I znowu, wyznaj, że Jezus jest Panem. Podnieś rękę, Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Słuchajcie, wyznanie, że Jezus jest Panem, nie daje zbawienia. Bo tu jest też napisane, że trzeba uwierzyć w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych. Niestety nie słyszać, ja nie słyszę, chyba że nie wiem, jakie takie wybiórcze mam te Ewangelii, nie słyszę o tym, że masz uwierzyć w sercu swoim, że Bóg wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych. O wyznawanie Pana tak. O tym, że umarł na krzyżu, tak. Ale co ze zmartwychwstaniem? Paweł, kiedy głosił na Europagu Ewangelię, kiedy mówił o zmartwychwstaniu, to oni powiedzieli, dobra, hola, hola, tu się wstrzymaj, my już więcej nie chcemy. O tych bajkach to my sobie posłuchamy kiedy indziej. Nam już dzisiaj wystarczy. Ludzie nie chcą słuchać o zmartwychwstaniu, ludzie w ogóle nie chcą mówić o zmartwychwstaniu, bo wiecie, to zmartwychwstanie jest takie trochę kłopotliwe. No bo jak to logicznie wytłumaczyć, że ktoś nie żył, a potem ożył? To, że umarł ktoś na krzyżu za mój grzech, to jest piękne, to jest fajne. To jest dobre, że ktoś umarł za mnie. Ojciec, znowu, kolbę czy pijo? Ten oświęcił. Kolbę, tak? Kolbę. On też za kogoś umarł. Ale czy to daje zbawienie, że ktoś za kogoś umrze? I tak samo, to, że Chrystus umarł za mój grzech, nie daje zbawienia. Sama to kwestia nie daje zbawienia. Niestety, ludzie nie mówią o zmartwychwstaniu, bo nie wierzą w zmartwychwstanie. Bo gdyby wierzyli, to by mówili też o zmartwychwstaniu. A w zmartwychwstaniu
Jesteśmy usprawiedliwieni. To przez zmartwychwstanie został pokonany grzech i śmierć. Nie przez to, że Jezus umarł, tylko przez zmartwychwstanie ten grzech i śmierć. W wierze w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dostajemy nowe życie. To zmartwychwstanie jest naszym nowym narodzeniem. Pierwsze listy do Koryntian, 15 rozdział i wersety od 1 do 58. Kochani, nie będziemy tego czytać całego. Wiem, że czekacie. Jestem na tyle wyrozumiany, że zaraz będzie mówił i pastor. Na tych karteczkach tutaj macie przygotowane wskazania, z czego dzisiaj rozważamy. Zachęcam was do tego, aby przeczytać ten 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Natomiast ja przeczytam pierwsze 4 wersety. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście na gruncie, w której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism. Został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. I to jest Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł. Jezus Chrystus umarł za grzech. To się zgadza. Został pogrzebany, ale też zmartwychwstał. Bez zmartwychwstania nie ma Ewangelii. Dalej możemy poczytać o dowodach na zmartwychwstanie. No bo to zmartwychwstanie rzeczywiście jest czymś takim wyjątkowym, dziwnym, nie do pojęcia. Ale tutaj są dowody na to. I co z tego, że one są 2000, sprzed 2000 lat? One się nie przedawniły. Dzisiaj, kiedy mamy wyroki sądowe albo sprzed 100 lat, one się nie przedawniają. Tu są na to wszystko dowody, a dalej możemy sobie poczytać o ważności zmartwychwstania. Tam wszystko jest napisane, po co to zmartwychwstanie i dlaczego, i jak ważne jest, i dlaczego musimy wierzyć w zmartwychwstanie. Umieramy dla grzechu, dla starego życia, a w wierze w Jezusa, w zmartwychwstałego Jezusa, staje się nowym człowiekiem. Kochani, ta wiara jest zwycięstwem wtedy. Kolejny fragment to jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział. I też zachęcam was, 11 rozdział, od 1, cały 11 i 3, 12 jeszcze. Zachęcam, żebyście przeczytali. Też tego nie będziemy teraz czytać. Przeczytam 39, a może jeszcze 13. Ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ich spełnienia zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. I 39. A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Kochani, wielu uwierzyło. Tutaj mamy w tym 11 rozdziale przykłady, wzory ludzi, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, którzy zostali wskazani właśnie jako tacy świadkowie, którzy godni do naśladowania. I wielu uwierzyło. Ale co tu jest napisane o tych ludziach? To, że oni wierzyli, czy jesteście wierzący? Czy wierzycie Jezusowi Chrystusowi? I wiecie co? Każdy tak powie, ale Bóg sprawdza. Bóg sprawdza, czy my rzeczywiście wierzymy. Jak to sprawdza? Poprzez fizyczne działania. I mamy tutaj wymienionego Noego. Noe, który przecież wierzył. I jak Bóg sprawdzał tą wiarę? Kazał Bóg Noemu zbudować arkę, bo powiedział mu, że będzie potop. I ten chłop zaczął budować. Wiecie, ile on ją budował? 100 lat, zanim nastał potop. I pewnie, kiedy usłyszał od Boga, masz budować arkę, pomyślał, nie wiem, o co chodzi, dobra, zacznę. Ale on był ostrzeżony, po co ma to budować. I powiedział mu Bóg potop. No i pewnie budował rok, drugi, trzeci, piąty.
Ale myślę, że w 10 na pewno już się zastanawiał. O co tu chodzi? O co tutaj chodzi? W 25 roku budowania również pewnie się zastanawiał, o co tu chodzi. I w 50 i w 76 roku budowania wciąż się zastanawiał, o co chodzi. I pewnie ludzie, którzy tam przychodzili, mówili, o kiego grzyba on to buduje? Bóg jeden wie, po co on to buduje? No i wiecie co? Bóg wiedział. A Noe wierzył. Następny, Abraham. Bóg powiedział do Abrahama, kiedy był, w Haranie, ty idź do ziemi kananejskiej. Tam będziesz miał ziemię, tam będziesz żył, tylko zamiast tutaj w tym domu będziesz żył w namiocie. Ale to będzie twoje dziedzictwo. Bóg jeden wie, po co ja tam w ogóle iść, żeby żyć w tym namiocie? No Bóg wiedział, a Abraham uwierzył. I kiedy tam był już Abraham, Bóg do niego powiedział, słuchaj, stary, będziesz miał syna. Abraham mówi, no Bóg jeden wie, jak to jest możliwe, kiedy rzeczywiście jestem stary i moja kobieta też jest stara. Bóg jeden wie, jak to jest możliwe, żebyśmy mieli dziecko, bo no, jest to niemożliwe. I rzeczywiście, Bóg wiedział, ale Abraham wierzył. Potem Bóg powiedział Abrahamowi, że z tego syna, który mu się urodził, będzie wielki naród. To będzie jego dziedzictwo. Tylko, że musisz wziąć i zabić tego syna. Wiecie co? Abraham umiał zabijać. Abraham nie tylko zabijał zwierzęta na ofiary, do jedzenia. Przecież czytamy, że on tam pojechał walczyć, odbić Lota z 4 czy z 5 królami. 180 osób. I co myślicie, że on pojechał tam i poprosił go? Oddaj mi Lota, bo to jest mój bratanek. A oni mu to oddali. Przecież on tam walczył. I on wiedział, że on jak zabija, to zabija. Na śmierć. Jak Abraham zabije kogoś, to ten drugi nie ma prawa wstać. I Abraham dokładnie to wiedział. I teraz Bóg do niego mówi, ty weź tego syna i idź go zabij. I Abraham wiedział, że jak zabije tego syna, to on nie będzie żył. Ale Bóg mu powiedział, że z niego wyjdzie mu pokolenie i dziedzictwo. I wiecie co? On wierzył w zmartwychwstanie. Bóg jeden wie, jak to zrobi. Rzeczywiście Bóg wiedział, a Abraham uwierzył. Ten to dopiero wierzył w zmartwychwstanie. Ten dopiero wierzył, że Bóg musi ożywić tego człowieka, bo wiedział Abraham, że on go zabije i go na pewno zabije. Tak go zabije na śmierć. Ten to dopiero musiał wierzyć. Właśnie Bóg wiedział, o co chodzi. A Abraham wierzył. A Rahab. Bóg jeden wie, jak to jest możliwe, że wpadło tylu tysięcy ludzi do tego miasta, wycięli tam wszystkich i nie zapomnieli sobie o tej Rahab, w ogóle zauważyli to, nie wiem, 6 lat, bo już co tam zobaczyli i oszczędzili. Bóg jeden wie, jak to jest możliwe, że to się zadziało i rzeczywiście Bóg wiedział, a Rahab uwierzyła. A Gadeon? Bóg powiedział, 300 chłopa sobie weźmiesz i 20 tysięcy pobijecie. Bóg jeden wie, jak to jest możliwe, żeby 300 pobiło 20 tysięcy i rzeczywiście Bóg wiedział, a Gedeon w to wszystko wierzył. Kochani, my skupiamy się na Jezusie Chrystusie. My wierzymy w Jezusa Chrystusa do momentu, kiedy nasza wiara nie jest w materialny sposób wypróbowana. I tu się zaczyna właśnie te próby. A może to nie tak powinno być? A na pewno Bóg by tego nie chciał? A w ogóle, jakim prawem Bóg śmie sprawdzać moją wiarę? Skoro ja mówię, że wierzę, modlę się. Przychodzę do kościoła, usługuję tutaj. To jakim prawem? Bo Bóg taki właśnie jest. On nie będzie zawsze sprawdzał twojej duchowości. On sprawdzi twoją cielesność. Czy temu rzeczywiście wierzysz? O, w duchu to my wszyscy wierzymy. Tylko czy w ciele jesteśmy w stanie uwierzyć? Właśnie, zaczynają się schody. Skąd to się bierze? Kochani, bo my nie wierzymy w zmartwychwstanie. Nie wierzymy, że Jezus pokonał grzech, że pokonał śmierć i pokonał problemy. Oczywiście problemy światowe zawsze będą. Będą przychodziły, będzie szatan, będą nam stwarzać te problemy. Ale kochani, przecież my, jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa,
Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, zostaliśmy się dziedzicami Królestwa Bożego. Staliśmy się dziećmi samego Boga. My mamy życie wieczne. To gdzie te problemy? Kochani, jeżeli wierzymy w zmartwychwstanie, jeżeli wierzymy w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, to skąd te wszystkie problemy? Jeżeli wierzymy w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, jesteśmy dziedzicami, to powiedzcie mi, co dzisiaj wzięliście z dziedzictwa waszego Ojca? Albo wczoraj. Znaczy wczoraj pewnie nic, no i pewnie w tym tygodniu też nie, tu święta, przygotowania i tak dalej. Ale co w tym miesiącu wzięliśmy z dziedzictwa? Kochani, jeżeli nic nie bierzemy z tego dziedzictwa, to niestety nie wierzymy w zmartwychwstałego Chrystusa. Niestety nie wierzymy w zmartwychwstanie. Te wszystkie problemy, to wszystko, co jest ponad to, a wiara w zmartwychwstałego. Kochani, ale Jezus Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj w wielu kościołach to będzie wybrzmiewało szczególnie. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Halleluja! Cieszmy się. No cieszmy się oczywiście, bo Jezus Chrystus zmartwychwstał. I w wielu kościołach on zmartwychwstanie i w wielu kościołach to zostanie powiedziane. Ale my musimy to sobie odpowiedzieć we własnym sercu, w własnym życiu, we własnym nawinnym kościele domowym, naszym. My jesteśmy tą świątynią. Musimy to zacząć wyznawać. Nie 31 marca, tylko każdego dnia. Bo przecież on zmartwychwstał. Już. A teraz żyje. I my cały czas wierzymy w zmartwychwstanie. Także kochani, miejmy teraz czas uwielbienia. Miejmy ten czas, gdzie będziemy chwalić Boga w pieśniach, w modlitwach, w czytaniach psalmów. Naprawdę dołóżmy starań, żeby się radować z tego, co już się dawno temu, 2000 lat, wykonało. Jeżeli się nie wykonało w naszym sercu, to skłońmy głowę w modlitwie, po cichu i wyznajmy. Tak, żeby się dzisiaj naprawdę radować z zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. I teraz miejmy ten czas, gdzie będziemy myśleć o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. To jest Jego czas. Pomyślmy o tym i na tym skupmy się. Nie na pastorze Andrzeju, nie na naszych wspaniałych gościach, tylko teraz jest czas koncentracji na Jezusie Chrystusie. Miejmy ten czas uwielbienia, ten czas naprawdę radości, no bo to jest wspaniałe. Proszę powstać. Chyba w domu się nachodzicie, nogi odpoczęły na pewno. I zachęcam, żeby to był czas radości. Więc naprawdę można kasnąć, albo nie kasnąć. Klaskać można. Jeżeli będziecie za bardzo skakać i szaleć, to tak, że oczywiście zwrócę wam uwagę, ale bądźmy pełni radości naprawdę. Nie bójmy się chwalić Boga. Jest ładnie, nie
Zmartwychwstanie, za pokonanie, Panie, grzechu, pokonanie, Panie, śmierci, za życie wieczne, Panie, w Jezusie Chrystusie. Bądź uwielbiony za to, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy, Panie, w tym żyć. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mi pokazałeś, że uwolniłeś mnie, Panie, od wszelkiej śmierci, od wszelkich, Panie, problemów. Dzisiaj, Panie, należy do Ciebie. Mówię, chwała Ci, uwielbienie. Chwała Ci. Amen. Drogi Boże, tak dziękujemy Ci za to, że mamy pokój w stanie, że bezpiecznie zebrać, drogi Boże, na Twoją chwałę, na Twojej chwałę, drogi Boże. Dziękujemy Ci za braci, za siostry, którzy przeżyli, aby Cię wspólnie dzieli, Panie Boże, mieli. Drogi Boże, Ty jesteś Bogiem, który zaopatruje, który Panie, dziękujemy Ci za to wszystko, co nam daje, drogi Boże, na wszystko nam dać. Dziękuję Ci za to, że jesteś obecny w naszym życiu, a niech Twój Duch nas prowadzi każdego dnia, abyśmy życiem swoim przynosili Tobie chlubę, a nie świętość i Boże. Niech Twój Duch nas prowadzi, Panie, a skróż nasze serca, skróż nasze umysły, a dzisiaj i ciało, żeby Tobie z tego odpłynęła chwała. Amen. Powstał zmarłych, powstał zmarłych i on żyje na wieki już. Powstał zmarłych.
Psalm 119. Jak zachowa młodzieniec czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów twoich. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony Tyś, Panie, naucz mnie ustaw Twoich. Wargami swymi odpowiadam, wszystkie wskazania ust Twoich. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak wielkiego bogactwa. Rozmyślam o wskazach swoich i patrzę na drogi Twoje. Mam upodobanie w przekazaniach Twoich. Nie zapominam słowa Twego. Pokaż dobroć słudze Twemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego. Otwórz oczy mi, abym oglądał cudownych zakonów Twego. Jestem gościem na ziemi. Nie ukrywaj przede mną przykazań swoich. Dusza moja odlewa ustawicznie. Z tęsknoty za Panem Twoim. Amen. Amen. Thank you.
Syna, który dokonał Twojego dzieła, po prostu umarł i zmartwychwstał. Przez to możemy mieć życie wieczne. Bądź uwielbiony za Twojego Ducha Świętego, który nas uświęca, prowadzi, żebyśmy żyli według Twojego słowa. Że kiedy się ten czas skończy, żebyśmy mogli z Tobą się spotkać twarzą w twarz. Bądź uwielbiony za każdego brata, za każdą siostrę, za wszystkie serca, które dzisiaj Ciebie wielbią, oddając Tobie hołd i chwałę. W imieniu Twojego Syna. Wielbimy Cię i dziękujemy. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże Wszechmocny, Ojcze nasz, że przyjąłeś nas do swojej rodziny duchowej. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy nosić zaszczytne miano Dzieci Boże, że mamy uczestnictwo w Twoim dziedzictwie, Panie. Ty nam to dałeś, Jezu miłosierny. Ty nie zostawiłeś nas samych, wysłałeś swojego Ducha Świętego, który jest naszym opiekunem, który nas poucza, który nas wskazuje drogę, prawdę. Ciebie, Panie, bo Ty jesteś drogą, prawdą i życia. Dziękujemy Ci za te wszystkie łaski, za obfitość, Panie, tych łask, za to, że mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pomożności. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za opiekę i ochronę, którą nas dałeś. Panie Boże, widzimy wyraźnie, że ludzie po świecie już na stały czas są ostateczni. Szarny diabeł zrobi wszystko, żeby nas zmienić. Im bardziej staramy się wyprzedzić siebie, tym bardziej staramy się od Ciebie oddalić. Ale wiemy, Panie, w Tobie siła w Tobie moc. Między innymi takie zgromadzenie, jak te budują nam, w jedności siła. Pisze, że jakiś święty dwóch albo trzech zgromadzi się w Twoim imieniu, tam w wszystkiej rezerwie. Gdzie jest dwóch wierzących i Ty trzeci, dwoje podwójne szturmy, to wtedy już własne bardziej. Tak samo wierzymy, że wyzwania w braci, w świętych Boże, w pastorach, pełne oparcie. Oni nam pomagają trwać przy Tobie, żeby wytrwać się w ciężki czas, aż Ty przyjdziesz, równo czas naszego wyraźniejszego życia. Dziękuję Ci, Panie Boże, za opiekę, za ochronę, że mogę się odmówić dzisiaj, robić to najgorsze święte zebranie. Proszę się, Panie, chroń dalej, nas i naszych braci. Amen. 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 Dzisiaj przybyliśmy tutaj z drogą, drogi Panie, ale nie możemy zapomnieć o tych naszych braciach i siostrach w Jezusie Chrystusie, którzy chcieliby tu z nami być. Chcieliby tą radość raz z nami dzielić, ale nie mogą, Panie. Modlimy się o nasze braterstwo tata Mariana, siostrę Panie, którzy na pewno chcieliby tu przyjść. I o wszystkich, Panie, którzy cierpią na różne choroby, Panie, ale również modlimy się o chorych i cierpiących na samym dzień, który jest prześladowany z powodu Twojego imienia. Drogi Boże, daj im nadzieję, daj im siłę, daj im zaufanie do Boże. Dziękuję Ci również, Panie, za naszego brata Andrzeja, który przyjechał udzielić się Twoim słowem, drogi Boże, i pokażę sobie jego usta, kiedy będzie przyłaczał do nas, Panie. Dziękujemy Ci za ten wspólny czas, i jako rodzina możemy się spotkać, i jako rodzina możemy się modlić, i jako rodzina możemy się ujednać, Panie. Amen. 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 Panie, my się tutaj zgromadziliśmy i nasza radość jest wielka, ale jest wiele osób, nie mogło przybyć, Panie, ze względu też i choroby, i też tych osób, jeśli powierzamy i prosimy Cię. Naszego Samuela, o
to jest brata Kamila, który z nim został, tych wszystkich, to Panie, się źle mają. Łamy i prosimy Cię o Twoje uzdrowienie, bo Ty jesteś, Panie, mocny to wszystko uczynić. Niech się dzieje, Panie, Twoja wola. My Cię prosimy w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Panie, także o uzdrowienie dla Pana Tadeusza, jego siatrotnia i uzdrowienie dla, byś, Panie, poprowadził jego, jego rodziny, mamy przede wszystkim zmartwychwstały Jezus Chrystus, zamieszkał w ich sercach. Panie, powierzymy, powierzamy tą rodzinę, Panie, bo wiemy, że Ty jesteś wielki, Ty, Panie, masz taką moc, aby, Panie, prowadzić, uzdrawiać. I dziękujemy Ci, Panie, za te wszystkie modlitwy, które już, Panie, wysłuchałeś. Dziękujemy Ci za siostrę Julitkę, którą tutaj mamy, że jest z nami, Panie, po tych wszystkich kwestiach, Panie, kiedy była leczeniem, Panie, to Ty ją wspierałeś, Panie, i dzisiaj przeprowadziłeś. I dziękujemy Ci za to, że może być z nami. Tobie cześć, chwała za to. Amen. Thank you.
Wcześniej też dzieliłam się takim słowem, że pytałam Boga, Panie, co robić? I ze Słowa Bożego dostałam taką odpowiedź, ufaj mi. I w dalszym ciągu Bóg uczy nieufności. Czytając właśnie Psalm 27, może nie będę go dzisiaj całego czytała,
ale właśnie kilka razy już go czytałam i w sumie wcześniej z siostrami zawsze zachwycaliśmy się tym psalmem, ale teraz jak już popatrzyłam inaczej troszeczkę na ten psalm, Bóg mi dał inne spojrzenie. I tutaj zacznę może od wersetu trzeciego. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Zawsze czytałam te słowa, ale jakoś po prostu nie brałam ich tak jak teraz, w tym czasie, gdzie są te wojny, ataki terrorystyczne i te wszystkie rzeczy, które przeszliśmy, pandemię. Dzięki właśnie Bogu, dzięki ufności, Bóg daje nam to, ten pokój. Bo tak jak tutaj Dawid pisze, że choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy nie ulęknie się serce moje. A dlaczego Dawid tak ufał Panu właśnie? A wiemy też, jeszcze wspomnę może nadzieję Dawida, jak król Saul go tropił, jak chciał go zabić, jak już był taki moment, że go otaczał, prawda, że już wydawało się, że go pochwyci. Ale wtedy przyszedł posłaniec i oznajmił, że Filistyni napadli na kraj i król musiał odstąpić. Że Bóg nie spóźnia się nigdy ze swoją pomocą. I właśnie ważne jest to, żebyśmy się uczyli tego zaufania Bogu. I tu Dawid właśnie ten sam zaczyna takimi słowami. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogoś bać się będę? Pan ochroną życia mego? Kogoż mam się lękać? Wspaniałe słowa. Pan światłością moją. I tutaj właśnie uwagę moją też przykuła Ewangelia Jana, chyba z 8 rozdziału, gdzie Jezus będąc tutaj na ziemi w ciele sam o sobie powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło i żywota. I tutaj właśnie Pan dalej uczy mi tej ufności, że trzeba całą ufność pokładać w Panu. I dziękuję Bogu za tych właśnie bohaterów wiary, przez który możemy się uczyć, możemy brać, czerpać z tego. I Pan światłością moją, prawda? Czyli w Ewangelii Jana Jezus mówi o sobie: ja jestem światłością. Czyli ten Pan, któremu ufał Dawid, to ten sam Pan Jezus Chrystus. On się nie zmienił, prawda? Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Bo czasem mówimy stare przymierze czy nowe, ale przecież Bóg się nie zmienia. On nigdy nie zmienił danego słowa. Dlatego bardzo mnie to buduje, żeby całą ufność pokładać w Bogu. On nas nigdy nie zawiedzie. Tutaj nawet w 10 wersecie Dawid pisze: choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. On nas nigdy nie porzuci, jeżeli całą ufność złożymy Jemu. I werset 14. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Dlatego chcę całą nadzieję swoją pokładać w Panu, mimo różnych przeciwności, mimo różnych nawet i niepowodzeń, i upadków. Ale wiem, że Bóg ma zawsze dla mnie dobre słowo. I to słowo Jego jest niezmienne. On po prostu nie zmienia swojego słowa, tak jak ludzie zmieniają. Także dziękuję za te wszystkie obietnice, za tą radość, którą mogę mieć w sercu dzięki Słowu Jezusa Chrystusa, bo On jest Słowem. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. 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 Chciałam się powiedzieć tylko o tym, co Pan położył na serce. Myślę, że Duch Święty działa w różny sposób, na różne sposoby do nas przemawia. Do mnie ostatnio przemówił przez Słowo Boże, kiedy czytałam synowi historię z Dawidem i Goliatem, to jest jego ulubiona historia. W tych dniach też prosiłam Pana Boga, aby wskazał nam drogę, jak mamy postąpić, tutaj chodzi o miejsce naszych zgromadzeń. I właśnie czytając tę historię, przyszła mi taka silna myśl, nie potrafię tego inaczej nazwać, po prostu takie silne przekonanie, że stoimy obecnie właśnie przed takim wielkim Goliatem, który jest dużo suma pieniędzy, bądź właśnie
zmiana tego naszego cieplutkiego miejsca, cieplutkiego w cudzysłowie oczywiście. I przeczytam tutaj fragment z pierwszej księgi Samuela, rozdział 17, od 22. Dawid przekazał to, co przyniósł do opieka stróża, a potem pobiegł do szeregu. Tam odszukał braci i zapytał, jak się modlił. Jeszcze z nimi rozmawiał, gdy z szeregu filistyński wystąpił zaprawiony pojedynka do wojownika z Gat imieniem Goliat. I zaczął krzyczeć jak zyk. Dawid to usłyszał. Izraelici zaś na widok Goliata tracili pewność siebie i przejmował ich lęk. I tak jak wojska izraelskie stali naprzeciwko wojsk filistyńskich i byli przerażeni tym wielkim Goliatem, tak i my teraz jesteśmy przyjęci, być może przerażeni też. Mamy dużo obawy do tego, czy zdołamy zbierać tą potrzebną sumę, czy w ogóle zdołamy cokolwiek dać. I po prostu otwórzmy swoje serca, nie skupiamy się na tym problemie, na tym Goliacie, ale pozwólmy, by przez nasze lęki przebił się głos Dawida, który dalej mówi od 32 wersetu. Podczas Dawid powiedział do Saula, niech z powodu tego Filistyna nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa pójdzie i będzie z nim walczył. Lecz Saul zaoponował, nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć, ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid się nie zniechęcił. Twój sługa pasał owce swego ojca, przekonywał Saula. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porywał mi owce ze stada, wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z płaszczy. A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzewę, biłem go i zabijałem. Skoro laj niedźwiedzia zwyciężył twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga. Na koniec Dawid wyznał, pan, który nie wyrwał z łaby lwa i niedźwiedzia, on wyrwie mnie z ręki tego Filistyna. Modlę się też tutaj, abyśmy mieli taką wiarę, sama się modlą wiarę, aby, tak jak Dawid mówić, że pan wspomoże w tym, przeprowadzi nas przez to, wesprze, a my mu tylko po prostu oddamy chwałę na to, która się jemu należy. Bo jeśli Bóg jest z nami, to kto może stanąć przeciwko nam? Amen. Wszystko, co czynimy, mamy czynić właśnie na chwałę Boga. Cokolwiek w naszym działaniu jest, ma oddawać cześć i uwielbienie Panu Bogu. Niejednokrotnie bywa tak, że to działanie też wskazuje, pokazuje nas, ale właśnie w ten sposób możemy dotrzeć z wiadomością, z nowiną i oznajmić tą prawdę właśnie o Jezusie Chrystusie. No, narzędzia też są czasami widoczne, ale przede wszystkim wiemy, że cokolwiek robimy, to jest to Bogu na chwałę. Piękne, że możemy czytać Słowo Boże, że zostało nam ono dane. I wiele osób boi się w ogóle otworzyć Słowo, ponieważ ono jest trudne. Albo tak zostali przekonani, że ono jest trudne. Ale Pan Bóg zostawił je zwykłym ludziom. Dobrą nowinę poszedł oznajmiać pastuszkom. Do pomocy wybrał sobie zwykłych, prostych ludzi, którzy nie dość, że to wszystko rozumieli, mieli objawienie, niejednokrotnie większe niż ci uczeni w piśmie. No właśnie, przecież my dokładnie tacy sami jesteśmy, więc czytajmy Słowo i przede wszystkim dzielmy się tym, co Bóg do nas mówi przez to Słowo, co nam pokazuje. Bo to jest piękne, kiedy Bóg mówi do Kościoła. Zapraszam. Chwała Bogu za wszystko. Jak to brat pastor powiedział, że musimy wykorzystywać każdą sytuację, żeby się podzielić tym Słowem Bożym i Bóg daje nam tę okazję. Na przykład podzielę się z piątkowym. W piątek wyszedłem sobie, żeby na groby mojej rodziny i żeby zapalić im świeczkę tam, po prostu złożyć jakieś wiązankę i wychodzę zawsze z domu i mówię tak, Boże, po prostu pobłogosław wyjście i wejście do mego domu, może postawisz kogoś na mojej drodze, żeby się mógł podzielić, no po prostu słowem. No i poszedłem, akurat tutaj niedaleko jest cmentarz, leży moja siostra, mój szwagier, no i
I poszedłem tam, zrobiłem to, co miałem zrobić, a obok mnie była pani jakieś 5 metrów, 7 metrów, no sprzątała tam, no i powiedziałam tej pani, dzień dobry, pytam się, skąd, czy pani jest tutaj? Ona mówi, ja mieszkam na osiedlu Jagiellonów. O, mówię, to dobrze, bo moja siostra, która tutaj leży, i po prostu też mieszkała na osiedlu, czy pani ją znała? Ona mówi, znała mnie. No i zaczęła się rozmowa. No i oczywiście jeszcze tam chwilę ona, a no niech pani po prostu zobaczy tutaj. I ona mówi, nawet nie wiedziałam, że tu pani Marysia po prostu jest jej wnuk. No i zaczęło się od tego, że powiedziałam, proszę panią, wie pani, na tym cmentarzu no po prostu skończyło się życie. I Bóg nam powiedział, że lepiej pójść do domu żałoby, jak do domu wesela, bo tam są refleksje. I jeżeli ja traktuję na przykład cmentarz jako generalnie dom żałoby, to zawsze to wzbudza refleksje, mimo wszystko, że jestem zbawiony, mam życie wieczne i nie muszę się bać, ale jest to pewna refleksja nad tym wszystkim. No i podeszła ta pani do mnie, tak gdzieś z 1,5 metra jeszcze mi powiedziała tak, ja jestem żoną pułkownika i rzeczywiście pułkownika po prostu i mąż mój tutaj leży. Ja mówię, wie pani, nasze życie, widzi pani, po prostu kończy się, zaczęło się, kończy się po prostu. I, ale musimy wiedzieć, że no jest życie wieczne. Jest życie wieczne i człowiek musi uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, czyniąc go swoim Panem, aby miał życie wieczne. I powiedziałem tej pani po prostu werset. Jeżeli pani ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, i uwierzy w sercu, że Bóg go wzbudził z martwych, będzie pani zbawiona. I jeszcze jeden. Po prostu Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i po prostu i będzie mi posłuszny, będzie też zbawiony. I mówię, niech pani po prostu stanie przed Bogiem i powiedziała mi, jak ja to zrobiłem, stojąc obok siebie. Mówi, stanąłem po prostu, przeprosiłem Boga za wszystkie swoje grzechy po prostu i uznałem Jego Syna za swojego Pana. Ma pani w domu Pismo Święte? Ma. No proszę tak zrobić, po prostu będzie pani miała życie wieczne. Nie zapraszałem ją do nas, pytam się, a ile ma pani lat? Ona mówi, 87. Ale to była okazja, że jak kiedyś tam pójdę i ona tam przyjdzie, to jest okazja, żeby z nią dalej po prostu już, bo już się poznaliśmy, żeby z nią dalej porozmawiać. I to jest taka rzecz, ja tam nie odrzucam nic, bo wiem, że Bóg stwarza nam okazję, kiedy nawet w różnych miejscach, żebyśmy mogli podzielić się i tam, gdzie to miejsce, gdzie jest świadectwem śmierci, czyli pokonania człowieka przez śmierć, mogło się w tej osobie zrodzić życie, czyli na grudzach śmierci może powstanie życie wieczne. No i to wszystko. To jest piękny przykład tego, co chyba 2-3 tygodnie temu studiowaliśmy w liście do Kolosan, kiedy mówiliśmy właśnie o tym, że trzeba umrzeć, żeby zbudziło się życie. I tam podawałem taki przykład, że podczas wojny Żydzi bardzo często chowali się na cmentarzach. Na tych cmentarzach, w tych grobowcach rodziły się też dzieci. Jakie to jest takie, słuchajcie, sprzeczne ze sobą. Tam, gdzie jest śmierć, tam się też rodziło życie. I dzisiaj ktoś jest w tej kwestii śmierci, a może dla niego to właśnie będzie na tych zgliszczach nowe życie. I rzeczywiście Bóg pisze takie scenariusze, tutaj Pan często mówi o tym, że Pan Bóg pisze scenariusze. Ja też w tym tygodniu miałem taki scenariusz. Zupełnie no i pomodliłem się tak, jak mam błogosław moje wejście i daj mi osobę, żebym z nią porozmawiał. Zupełnie się nie pomodliłem, no wstyd. I to jeszcze pastor. Żona wysłała, odprowadziłem córkę do szkoły, żona powiedziała, że muszę odebrać skierowanie od pani dentystki właśnie dla córki. Po tej szkole poszedłem, no i była pani dentystka, mówię, że przyszedłem właśnie po to skierowanie. Ona mówi, to proszę usiąść i chwileczkę poczekać. I tak siedziałem i ona... To było do ortodonty i pyta się, czy jestem z Jarosławia. Ja mówię, że no nie jestem, bo chciałbym wytłumaczyć, gdzie jest ortodonta. Ja mówię, to proszę tłumaczyć. No i potem zaczęło się, a co pan w ogóle robi? No to mówię, że jestem pastorem.
No nie jestem stąd, dopiero przyjechałem, więc, ale już poznaję Jarosław. I zaczęła się rozmowa. I nikogo nie było. Zaczęliśmy rozmawiać i ta pani tak wstała, bo było radio włączone, poszła, ściszyła radio, siadła i na pół godziny rozmawialiśmy. Mogłem się podzielić, kim jestem, co Jezus zrobił, moim świadectwem, to, co Bóg zrobił, jak właśnie też ja zawierzyłem Jezusowi Chrystusowi. To zupełnie było takie, wyszedłem i mówię, wow, Panie Boże. Gdybym się modlił, to bym w życiu planował, to bym w życiu takiej sytuacji nie miał, jak właśnie miałem. I to jest niesamowite. Przyszedłem do domu, powiedziałem o tym żonie, a żona mówi, no to za tydzień będziesz mógł poprawić, bo masz wizytę u tej pani. Ale sobie myślę, nie poprawię za bardzo, no bo ja będę z tą jaką otwarty. Ciężko się mówi, nie? Ewangelię, nie? Ale Bóg dał już wcześniej takie przygotowanie. Znaczy niesamowite, jak Bóg w różnych miejscach po prostu daje i stwarza takie sytuacje. Więc wykorzystujmy to, naprawdę. Kochani, teraz będziemy mieć, albo będziemy przygotować się, zbliżamy się do najważniejszej części całego zgromadzenia nabożeństwa, czyli do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, gdzie będziemy wspominać, tak jak co tydzień, kiedy gromadzimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, wspominamy to, co Pan Jezus Chrystus dla nas uczynił. To właśnie, że umarł, że wydał swoje ciało, przelał swoją świętą krew i pokonał śmierć przez zmartwychwstanie. My to tak tutaj razem wspominamy co tydzień. Wierzę, że każdy z was codziennie. I teraz będziemy mieć ten czas, ten moment, więc przygotujmy się. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń przed tym, ale wejrzyjmy w nasze serca, bo to jest naprawdę najważniejsza część, aby stanąć teraz przed Panem Bogiem, bo nas zaprasza do swojego stołu, aby podejść tam naprawdę świętymi. I no, jako ludzie święci, czasami też upadniemy, niestety. Więc jeżeli ktoś gdzieś zaliczył niespodziewane coś, to jest właśnie ten czas przemyśli, aby zreflektować się, przeprosić, aby naprawdę to wydarzenie było godne. Bo też są ostrzeżenia, będziemy to też czytać. Więc zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Thank you.
Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił, to jest moje ciało za Was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. To bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a wielu pomarłych. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Kochani, skłońmy nasze głowy w takiej cichej modlitwie. Wołajmy do Boga, jeżeli coś jest niepokojącego, wyznajmy to właśnie teraz. Proszę Ojcze Wszechmogący, Tobie chwałę oddajemy. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas, który tutaj, Panie, mamy. Dziękujemy Ci za zbawienie w Jezusie Chrystusie. Panie, dziękujemy Ci za to, że był ktoś, kto mógł spełnić tą ofiarę, za coś uczynić, ponieść tą karę, bo my nie mogliśmy, Panie. Dziękuję Ci za to, że Jezus Chrystus umarł za mój grzech. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Jego ciało zostało umęczone, a ta święta krew przelała się po to, aby zmazać każdy mój grzech. Tobie chwałę, cześć i uwielbienie oddaję. Bądź wywyższony tym wszystkim, Panie. Teraz, Panie, kiedy tutaj się gromadzimy, aby to wspominać, błogosławimy ten chleb, który jest symbolem umęczonego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które zostało za nas wydane. Błogosławimy ten kielich z winem jako symbol Jego świętej krwi, która zmazuje każdy grzech, mój grzech, Panie. Tobie cześć, chwała i uwielbienie. Kochani, do wieczerzy Pańskiej może przystąpić każdy, kto pojednał się z Bogiem, kto, w którego życiu grzech nie panuje i nie jest treścią jego życia. Ci, którzy będą przystępować do wieczerzy, proszę, aby pozostali stojąc. Ci, którzy uznają, że jednak dzisiaj nie będą, to proszę, aby usiedli. Ja podejdę do każdego, weźmiemy kawałek tego chleba. Czekajmy. To ja mówię słowo jeden na drugiego. Razem wspólnie potem spożyjemy. Następnie podejdę z winem i no, będziemy spożywać wino.
Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za tą łaskę, którą nas obdarzyłeś, Panie. Za to błogosławieństwo, za te wszystkie dary, Panie. Niech będzie uwielbione Twoje święte imię, niech będzie uwielbione imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Zaśpiewam jeszcze jedną pieśń przed rozważaniem i będziemy prosić naszego gościa, kochanego pastora Andrzeja. Cudów, których nie znam.
Witajcie serdecznie. Wiecie, że mam taką słabość, nie muszę was przekonywać. Muszę wam zdradzić, że jeszcze albo nie było, to się zastanawiać, bo czasami się z tego Bielska nie dobrać tutaj posiedzieć. Ale już nie będę podgrywał. Ja się tutaj zapytaj, bo przepraszam, żeby się nie zajmować. Żebyśmy ten czas poświęcili niezwykle ważnej sprawie. Jak patrzymy na Kościół dzisiaj, to nie trudno zauważyć, że w Kościele jest wielu ludzi ożywionych, zainteresowanych, ale niewielu żywych. Wyjaśnię się, co mam na myśli. Zdarza się niestety często, że ludzie są, za chwilę ich nie ma. Niektórzy nawet pełnią jakąś odpowiedzialną służbę, spotykają. Czasami zdarza nam się spotykać takich ludzi. Ja nie mówię o różnych dziwnych rzeczy. Niektórzy mówią, że to była inna wielka pomyłka. Jak to w ogóle się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? I to ma bardzo negatywny wpływ na tych, którzy uczciwie szukają Bożego oblicza, ponieważ patrzą nie tam, gdzie trzeba i o tym też dzisiaj powiemy. Rozpocznijmy od Mateusza 11 rozdziału. I mamy tutaj wersety od 27 do 30, które będą takim prologiem do naszych rozważań. Od 27 do 30 z 11 rozdziału Mateusza. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I jeśli byśmy
zrobili taki rekonesans po kościołach, to okazało się, że bardzo wielu ludzi lubi ten tekst. To jest taki fajny tekst, taki niezwykły Jezus, który się objawia pełen miłosierdzia, zachęty, błogosławieństwa, mówi przyjdźcie do mnie, ale Jezus nie mówi do wszystkich przyjdźcie do mnie. To jest napisane wyraźnie. Najpierw 27 wers. Jezus mówi tak, wszystko zostało mi przekazane. Wszystko. To po pierwsze. I po drugie, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić, komu Syn zechce to objawić. Wielu ludzi się trudzi nad tym, kto to jest Jezus, a kim On jest. Mamy całą paletę pomysłów, począwszy od tego, że to jest Archanioł Michał, a skończywszy na tym, że właściwie to jest taka eteryczna postać, która była, minęła i zniknęła i na tym się skończyło. Jezus mówi do tych wszystkich ludzi, przyjdźcie do mnie, jeśli jesteście umęczeni i spracowani. Właśnie tym szukaniem odpowiedzi, przyjdźcie do mnie, ja jestem odpowiedzią na wasze pytania. Jezus mówi, ja nie zapraszam was do żadnej religii. Zapraszam was do siebie. Ja wam dam odpowiedź. Ja wam objawię, kim jest Ojciec, a kiedy pójdziecie do Ojca, którego wam objawię, to On wam wtedy wyjaśni, kim jest. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie pojąć takich rzeczy. No jak człowiek grzeszny, ograniczony, jest w stanie pojąć, kim jest Bóg? No to jest niemożliwe. Ale Jezus mówi, chodźcie do mnie, ja wam to wyjaśnię. Jezus robi jedną bardzo ważną rzecz, odprowadza nas do Ojca. A Ojciec nam objawia całą swoją chwałę i prowadzi nas do Jezusa. I wtedy poznajemy, kim On jest. Nawiasem mówiąc, jedną z przyczyn, dla których Pan Jezus nakazał pójść i chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to jest właśnie to, co tutaj czytamy. Musimy być zanurzeni w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego, który jest nam darowany. I dalej powiada Jezus, wtedy już nic nie będzie trudno. Bo jarzmo jest lekkie. Wszystko zostanie wam wyjaśnione. To jest dobry początek. Załóżmy, bo tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale załóżmy, że człowiek, który przychodzi do kościoła, rzeczywiście poszukuje odpowiedzi na istotne pytanie. Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest Ojciec? No kim? Próbuje dyskutować z tymi czy z owymi, ale w końcu przychodzi do Jezusa. To też nie dzieje się tak po prostu, bo Jezus 6,65 Jan powiedział, nikt nie może do mnie przyjść, jeśli go Ojciec nie pociągnie. Dobrze, Ojciec pociągnie człowieka do Chrystusa. Chrystus odprowadził do Ojca. Ojciec objawił mu, kim jest Syn. Został wypełniony Duchem Świętym. Zszedł na Niego Duch Święty, napełnił go. I co dalej? Nieszczęście polega na tym, że wielu ludzi w tym miejscu mówi, no to już wszystko. To już wszystko. Już nic nie ma dalej. Już nic nie ma dalej. To jest nieprawda. To jest początek drogi. Tak rozpoczynamy. Ciekaw jestem, czy ktoś tutaj się wybiera do nieba. Tak? To dodatkowe pytanie. A dlaczego się wybieramy do nieba? Z jakiego powodu? To jest bardzo istotne pytanie. Co z tego, że ja się wybieram do nieba, ale po co? Co ja tam będę robił? Nie będzie tam grzechu. Nie będzie tam głupoty. Nie będzie tam forsy. Po co się wybieram do nieba? Będzie tam Jezus. Będzie tam Jezus. To jest bardzo dobra odpowiedź. Tylko, że musimy coś wyjaśnić. To, że będzie tam Jezus, to co? Co z tego wynika?
Wybierasz się do nieba tylko z jednego powodu, żeby poznawać Boga, poznawać Jezusa. Poznawać Boga. To nie nic innego. Słuchajcie, jak ludzie dowiadują, że tam nic innego nie będzie, jak poznawać Jezusa, to inni narzędzia. A teraz posłuchajcie, to jest niezwykle ważne. Ci dorosłym, co przed chwilą powiedziałem, o tym, że niektórzy po prostu rozpoczęli i skończyli od razu w tym miejscu. Jeżeli żyjesz na tym świecie, jeżeli twierdzisz, że jesteś narodzony na nowo, to co w twoim życiu jest najważniejsze? Ile czasu poświęcasz na Słowo Boże, na modlitwę, na rozmowy z Bogiem, na pobyt z braćmi, siostrami? Bo jeżeli się okaże, że to jest tylko dodatek do twojego życia, to ty się nie wybierasz do nieba. Bo skoro cię Jezus nie interesuje tutaj, to tym bardziej nie będzie interesować się wieczności, bo tam nie będzie ucieczki. Nie możesz powiedzieć, kiedy będzie dobra, to oddam sobie spokój. Na tydzień sobie gdzieś tam wyjadę. No nie. Cała wieczność z Jezusa. Cała wieczność dla poznawania Jezusa, dla poznawania Ojca. Ale jeżeli tu nie jesteś zainteresowany Jezusem, to do jakiego nie ma się wybierać? Wydaje się, że to jest takie proste, ale ludzie nie chcą sobie zadawać takich pytań, bo obawiają się, że znają odpowiedź. A nie chcą jej przyznać. Nie chcą uznać tej odpowiedzi. No dobrze. Przeskoczymy troszeczkę do 16 rozdziału tej samej Ewangelii. I mamy tutaj pierwsze ważne wydarzenie. To jest niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka, który przyszedł do Jezusa. Jeżeli ono nie nastąpi, to dalej nikt nie pójdzie. Czy Jezus powołał sobie apostołów osobiście? Tak. Nikogo nie posłał z listy polecającym, nikogo nie przekonywał. Po prostu przyszedł do człowieka. Piotr, Jan, wiemy, że akurat byli po połowie, naprawiali sieci. Przyszedł do nich i powiedział, chodźcie za mną. I oni poszli. Podobnie było z Andrzejem, podobnie było z Jakubem, podobnie było z pozostałymi. Zachariasz miał bardzo fajne życie. Miał dużo pieniędzy, zbierał pieniądze od Żydów, ale przy okazji kradł. Czyli oni wiedzieli, że ci ludzie kradną, ale dla nich to nie było istotne. Dla nich istotne było, że podatki wpływały. Jezus mówi, chodź, Zachariasz. I zostawił to wszystko. Wyobraźcie sobie coś takiego, że komornik siedzi. Jezus przychodzi mi, zostaw to, chodź za mną. Ale jak, gdzie, co? Co z biurem, co z ludźmi? A tam też to wszystko było. Zachariasz mówi, idę. Jezus ich powołał. I w jakimś momencie Jezus zadaje pytanie. Dobrze, ja was powołałem. Widzieliście cuda, które czynię? Widzieliście. Słyszeliście, czego nauczam? No tak, słyszeli. To strasznie mądre jest. No powiedzcie, tak słuchacie ludzi, rozmawiacie z nimi, za kogo ludzie mnie uważają? Były różne propozycje. A to Jeremiasz, a to Jan Chrzciciel, a to jeden z proroków. Nie mogli się, tak powiem, zdecydować na żadną opcję. I Jezus mówi, no dobrze, to teraz powiedzcie mi, a wy? Za kogo by mnie uważać? No i zapadła cisza. Po pierwsze, nie byli zdecydowani, którą z tych opcji wybrać. Po drugie, nie przeszło im przez usta, że może być kimś więcej. I w końcu Piotr wyskakuje i mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I wtedy podano niezwykłe słowa, które muszą być przez nas zapamiętane. Piotrze, nie ciało i krew ci to wiemy. Nie ciało i krew,
ale mój Ojciec, który jest w niebie. Pamiętacie 11 rozdział? Ojciec objawił wam, kim jest Syn. I w tym momencie Ojciec objawił Piotrowi, kim jest Jezus Chrystus. I on wyznał to. Słyszeli to wszyscy. Nie wiemy, jaka była ich reakcja. Nie mamy pojęcia. Ale nikt nie zaprzeczył. Nikt nie zaprzeczył. To jest takie kluczowe miejsce w duchowym życiu człowieka. Człowiek, który nie ma objawienia, kim jest Jezus Chrystus, niczego w życiu nie dokona. Nic w jego życiu się nie przydarzy. Nie pójdzie za Jezusem. On z rozpędu może pójść jeszcze, nawet kilka lat, ale w końcu wszystko zostawi. Bo z jakiego powodu, z jakiej przyczyny ma iść za tym Jezusem? On nie ma objawienia. Nie wie, kto to jest. A jeśli jest jeszcze człowiek ciekawski, nie ciekawy, tylko ciekawski, i naczyta się, że to archanioł Michał, no to co za jakimś archaniołem będzie chodził? Albo że jakiś, nie wiadomo, eteryczna postać, on tak naprawdę nie cierpiał. No, jak ktoś się tym interesuje, to wie, że takich pomysłów ludzie mieli. To wcale nie dzisiaj bardzo wiele. Ale to, co najgorsze, to to, że jeśli brak objawienia, kim jest Jezus, to w moim życiu nic się nie dzieje. I później ludzie mówią, ale ja jestem wierzący od 10 lat i nic się nie zmieniło w moim życiu. I ludzie to przyznają. Niektórzy to mówią ze wstydem, inni to mówią ze smutkiem. A jeszcze inni mówią tak jak ci uczniowie, którzy szli do Emaus, a myśmy się spodziewali. I nic. Jeżeli Duch Święty za przyczyną Ojca nie objawi ci, kim jest Jezus, nic w moim i twoim życiu się nie może zmienić. To jest kamień milowy w życiu duchowym każdego człowieka, który przyszedł do Jezusa. Objawienie, kim jest Jezus Chrystus. Jeżeli wiem, kim jest Jezus Chrystus, to już nic nie ma dla mnie znaczenia. Jeżeli mam do czynienia z władcą wszechświata, mam do czynienia z Panem stworzenia, mam do czynienia z tym, który mnie stworzył, mam do czynienia z tym, który wszystko wie, to co to wszystko ma za znaczenie? Żadnego. Mam do czynienia z Panem życia, więc cóż mi śmierć zaszkodzi? Nawiązanie do tego oczywiście już była mowa, ale też do swego rodzaju święta, które wielu chrześcijan obchodzi, niektórzy na poważnie. Więc musimy sobie to zapamiętać. To jest naprawdę bardzo istotne. Jeżeli widzę człowieka, który przeżywa trudności w swoim życiu, człowieka, który jest w kościele, waha się, bada, zapytajmy go, słuchaj, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Kto to jest? I zdziwimy się, jak wielu tych ludzi nie będzie umiało odpowiedzieć. Będą mówili pewnymi formułkami, które gdzieś tam wyczytali, gdzieś usłyszeli. Ale nie powiedzą, to jest mój Zbawca. To jest ktoś, kto mnie stworzył. To jest ktoś, kto mnie zna. Bo gdyby tak było, to nie byliby w tym miejscu, w którym są. I to jest nieszczęście polskiego Kościoła. To jest nieszczęście większości ludzi, którzy uczestniczą w zgromadzeniach. Oni nie znają Jezusa. Oni znają imię Jezusa. Oni są w stanie świetnie operować różnego rodzaju formułkami, które wyciągnięte zostały wprost. Znają doktryny. Ale cóż tego, że ja powiem, że Jezus jest Synem Bożym, skoro to w ogóle nie działa w moim życiu. Kompletnie. Jeszcze raz się powtórzę, żebyśmy mogli pójść dalej. Każdy człowiek, który rozpoczyna duchową drogę, musi mieć to objawienie, kim jest Jezus Chrystus. Nie wystarczy bazować na tym, że Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy. No i wszyscy idą. Ale wiecie, że idą ci, którzy chcą i ci, którzy nie chcą. Bo wszyscy mają przyjść. Z tego, że wszyscy idą, nic nie wynika.
ponieważ dojdą tylko ci, których Ojciec posłał. Musiał mieć objawienie, kim jest Jezus Chrystus. To jest pierwsza ważna rzecz. I to wszystko było w tym 16 rozdziale między 13 a 20 wersetami. Znamy taki fragment, ja go przeczytam, z listu do Rzymian. Nie, w sumie szukajcie, jak go przeczytam, ale wy go znacie na pewno. To jest 7 rozdział. Nędzny ja człowiek, a może jeszcze wcześniej, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. I dalej jest napisane, Bogu nie będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Każdy wierzący człowiek, także ten, który ma objawienie, kim jest Jezus Chrystus, musi zmierzyć się z pożądliwościami swojego ciała. To jest początek drogi. Musisz się z tym zderzyć. Prawidłowość powinna być następująca. W miarę upływu kolejnych dni, lat, kiedy żyje z Bogiem. Ciało powinno być coraz mniej istotne w moim życiu, w tym sensie, że jego porządliwości powinny być coraz rzadsze, coraz słabsze i coraz łatwiej pokonywane. No to przeczytajmy 16 rozdziału Mateusza od 21 wersu. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, nie, jeżeli to nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on odwróciwszy się, że Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Bardzo wiele istotnych elementów zostało zawartych w tym krótkim słowie. Po pierwsze, Jezus objawia wolę Ojca i mówi, co się z Nim stanie. To nie jest Jego wola. On powiedział, odradził mi, muszę. A oni wiedzieli, że on zawsze wykonuje wolę Ojca. Poza tym znali Pisma. Przecież wiedzieli, co w Pismach jest. Muszę iść i tam się stanie to, co zapowiedział. Aresztują mnie, plują mnie, będą mnie biczowali, będą mnie sądzili, a w końcu mnie zabiją. I Piotr tego słuchał. Wziął Jezusa na stronę. Tak jak mi wziął waszego pastora, tak żebyście wy nie słyszeli. Na stronę i zaczął go upominać. To jest w ogóle niezwykle żartobliwy tekst, kiedy Piotr upomina Zbawiciela. Okej. Tak zostało to zapisane. A co on do niego mówi? Mówi, no tak, że spokój, nie przyjdzie to na ciebie. Możemy się domyślić, że tam było więcej słów powiedzianych. Pewnie Piotr powiedział, słuchajcie, własną piersią obronię. My tutaj oni mieli ze sobą zawsze miecze, to jest zapisane w Biblii. My tutaj mamy broń, w razie czego zrobimy takie kółeczko wokół ciebie. To było normalną taktyką obronną. Nie dopuścimy do tego. Czy Piotr chciał coś złego? Nie. Piotr nic złego nie chciał. On chciał bardzo dobrze. Przecież nie ma nic złego w obronie uciśnionym, prawda? Nie ma nic złego w obronie tego, który jest bez grzechu. No cóż on złego w tym było? I właśnie tak też wygląda życie wielu chrześcijan. Zawsze występują w obronie uciśnionych. Ale czy to zawsze jest Bożą wolą? No nie. Nie. Z
zwróćmy uwagę, że jego największym problemem było nie to, że był miły dla Jezusa, że był serdeczny, że chciał się poświęcić. Największym jego problemem było to, co Jezus powiedział. Ty nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. I to jest nieszczęście największe, największe nieszczęście wielu ludzi uważających się za uczniów Jezusa. Myślą o tym, co ludzkie, nie o tym, co boskie. Wróćmy. Masz objawienie, kim jest Jezus Chrystus. Takie objawienie determinuje później wszystkie kroki, jakie podejmujemy. Jeśli On jest władcą wszystkiego, to ja nie muszę być Jego doradcą. To ja nie muszę Mu tłumaczyć niczego. To ja nie muszę Mu wyjaśniać, jaka jest sytuacja. To ja nie muszę przychodzić i skarżyć się przed Nim, że On nic nie robi. Ja nic nie muszę z tych rzeczy. Ja wiem, kim On jest. I teraz odpowiedzialność leży po mojej stronie. A jaka ona jest? Znać wolę Bożą. To jest moja odpowiedzialność. Znać wolę Bożą. Kiedy będę znał wolę Bożą, będę postępował jak? Tak jak On chce, a nie tak jak ja chcę. Oczywiście tutaj wchodzi ten element, o którym mówiłem, dojrzałości duchowej. Biblia nam powiada, że kiedy przychodzi do naszego życia Duch Święty, czego nie było jeszcze w przypadku Piotra wtedy, to On sprawia w nas chcenie i daje siły, abyśmy wykonywali to, co Bóg zechciał w nas zrobić. To jest oczywiste. Ale kiedy przychodzi od Ducha Świętego chcenie, to ciało też chce. Też chce. Duch Święty daje nam moc do tego, żebyśmy wykonali, a więc żebyśmy zwyciężyli. I trudno nam to jest na początku, ale za rok, za dwa, za trzy już to o wiele łatwiej przychodzi. No przecież z jakiejś przyczyny zostały zapisane takie słowa. Bardzo chrześcijanie nie lubią tych słów. Gdziekolwiek o tym, gdziekolwiek to przeczytam, nawet bez komentarza, widzę niezadowolonymi. To posłuchajcie się. Pierwszy jest Jana 3:9. Kto się z Boga narodził, grzechu nie popełnił. Gdyż posiew Boży jest im, nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. A jak to jest możliwe? Właśnie dlatego, że zachodzi ten proces. Na początku Bóg mówi tak. Pierwszy list Piotra. Ja jestem święty i ty masz być święty. Tam nie jest napisane tak, jak niektórzy to chcą przeczytać. Ja jestem święty, to chłopie, staraj się, żeby być święty. Nie. Ja jestem święty i ty masz być święty. I ja cię uczyniłem świętym i masz to zachować. Koniec, kropka. Skoro tak, to znaczy, że ten potencjał do tego, żeby żyć świętym życiem, nie mamy z siebie, tylko mam od Boga. Pytanie, ile my z tego wykorzystujemy? To jest pewna umiejętność, której się musimy nauczyć. I zwróćcie uwagę, że Piotr wyraźnie sprzeciwił się Jezusowi. Jezus powiedział mu, idź precz szatanie. Dokładnie to brzmi, idź precz przeciwników. Ale nie powiedział mu, bądź przeklęty, bo jesteś głupi i nic nie rozumiesz. Bo Jezus wiedział, że on nie rozumie. I on nie mógł rozumieć, bo jeszcze Duch Święty nie przyszedł do niego. Ale przecież widzimy w listach apostolskich, jak wielu wierzących ludzi popełniało kardynalne błędy, ale jednak apostołowie zwracali uwagę, mówi to o Pawle, mówi to o Piotrze, mówi o Janie, żeby jednak nie krytykować ich postępowania z nadmierną, powiedzmy, złością nawet powiedział, żeby okazywać im łaskę. Zwracać uwagę na to, że źle robią źle, ale jednak cierpliwie oczekiwać na to, żeby oni dojrzeli. Bo to są Boży ludzie, to jest Boża własność i Bóg sobie z nimi zrobi porządek. Natomiast
nigdy nie było przyzwolenia na to, żeby patrzeć przez palce na złe postępowanie. To trzeba umieć też wyważyć taką sytuację. Bo co innego, kiedy ktoś świadomie i permanentnie postępuje grzech i nie chce nic zmienić, a co innego, kiedy ktoś naprawdę szuka rozwiązania i ciągle upada. Może taki przypadek. Co można zrobić? Znam osobiście człowieka, który chciał się wyrwać z palenia papierosów. I on naprawdę tego chciał. To nie było tak, że on chce, ale na niby chciał. I latami walczył. I ciągle upadał. Aż któregoś dnia już nie walczył i przestał palić. Bóg swoje zrobił. Musimy mieć tego świadomość i musimy być mądrzy w tym postępowaniu. Nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby o tym akurat mówić, bo o czym innym chcę pójść, w czym innym chcę pójść dalej. Więc po kolei. Przychodzimy do Jezusa. Mamy objawienie, kim Jezus jest. Rozpoczynamy swoją drogę. I od razu na początek upadamy. Bo mamy jeszcze stare pomysły. Stare życie jeszcze ciągle się za nami ciągnie. Jezus mówi, nie. Nic z tego. Nie możesz myśleć po swojemu. Musisz zacząć myśleć po Bożemu. Tych dwóch rzeczy nie da się połączyć. Nie ma takiej możliwości. To jest bolesna nauka, ale to jest nauka konieczna. Konieczna przed czym? Przed tym, co w tej chwili będziemy czytali. Ja jeszcze raz się powtórzę, nie gniewajcie się, ale to jest niezwykle ważne przed tym, co teraz powiem. Przyszedłem do Jezusa, mam objawienie, kim On jest. Wiem, że powinienem zacząć być posłuszny i myśleć i czynić to, co On uznaje za właściwe. Już to wiem. Ale niestety noga mi się czasami powinie. I stoję taki trochę w rozkroku, trochę bezradny, trochę oglądając się za siebie, patrząc jednocześnie przed siebie, widząc to wszystko, co mój Pan ma dla mnie. A Jezus mi mówi takie rzeczy. 24 werset. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli ktoś chce za mną pójść, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Do kogo Jezus to mówi? I On nie mówi tego do ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie. Nigdy nie słyszeli Ewangelii, nigdy nie słyszeli o Bogu. No bo jak taki człowiek ma się zaprzeć samego siebie? To jest niemożliwe. On mówi do uczniów, a więc do ludzi, których przygotował już jakiś czas. I już w nich, powiedzmy dzisiejszym językiem, zainwestował. Tam coś się już stało. Oni otrzymali objawienie, kim On jest. Oni usłyszeli, że aby pójść dalej, nie mogą myśleć po swojemu, ale muszą zacząć myśleć tak, jak Bóg tego oczekuje. Oni już to wiedzą. I stoją i słyszą tak. Teraz, kiedy już to wszystko wiecie, jeśli chcecie za mną pójść, widzicie, to trochę inaczej brzmi? W tym miejscu bardzo wielu chrześcijan uwinie. A dlaczego ja mam dalej iść? Przecież jestem zbawiony. Gdzie mam iść? Tym bardziej, że Jezus mówi wyraźnie. Musiście zaprzeć samego siebie. Ludzie nie są tacy głupi, na jakich czasami wyglądają. Zaprzeć samego siebie. To znaczy wyprzeć się wszystkiego, czym jestem. Co mam? Kim jestem? A jeśli jestem kimś, oczywiście w swoich oczach, czy w ludzkich oczach, to co wtedy? Co mam w zamian? I natychmiast wracasz. Przecież masz do czynienia z Twórcą świata. I musisz zważyć coś. Mam do czynienia z kimś tak nieprawdopodobnym, a
z drugiej strony na wadze leży co? Całe moje życie. Wszystko, co mam. Pomiędzy zostałem wezwany. Pomiędzy dostałem objawienie. Pomiędzy wiem, że już nie mogę pójść dalej, jeśli będę myślał po swojemu, bo nie zrozumiem tego, co ma się zdarzyć. Nie przyjmę tego w ogóle. I rozpoczyna się taka prawdziwa duchowa wojna. Co zrobić? Jak mam postąpić? Wielu ludzi w tym momencie przeżywa naprawdę głębokie duchowe starcie. Oni są świadomi tego, że na przykład są grzechy, które ich trzymają. Ale oni tylko o nich wiedzą. No, ale już wiedzą, że Bóg też wie. To już to objawienie mają. Pamiętacie Izraelitów na pustyni? Wszyscy wyszli z Egiptu. Wszyscy, co do jednego. Ani jeden nie został. Ani odeszło do ziemi obiecanej. Raptem dwóch. Ocenia się, że to było między 1,5 a 3 miliony ludzi. Dwóch! Nieprawdopodobne. To co zresztą się stało? A no to jest niezły, przepraszam, tak powiem, ale niezły kawałek. Bo oni szli czasem pustynnie i w takich rozmowach kobiety się zebrały w tym środowisku. Ale ja bym teraz zrobiła tą rybę z Nilu, taka pyszna. A chłopo, bo jeszcze byś tam dorzuciła trzosku, cebuli. Oni tylko o tym rozmawiali. Znowu tam. No nie. Znowu ta manna. Może ten nasz Bóg jakieś mięso zrzucił. Może nie kiełbasę, bo kiełbasy nie znali. Jakieś mięso przyszły przepyłki. I się tak najedli, że już mówił, nie chcę tego mięsa. Już dość tego mięsa. I tak przez 40 lat. Wiecie, co się teraz wielu ludziom przypomina? Wychowanie dzieci. Proces wychowania dzieci. To zakładamy, że to jest dokładnie to samo. Tego za mało, tego za dużo, tamto było fajne, a to nie jest fajne. No i tak w kółko przez 40 lat to trochę długo powiem, ale powiedzmy przez 20 lat. Ale miejmy nadzieję, że do jakiegoś celu to dochodzi. No w tamtym przypadku ich ciała zasłały pustynię, dokładnie tak mówi Słowo Boże. I tyle. I my stajemy dokładnie w tym samym miejscu. Zwróćcie uwagę, nikt Izraelitów nie pytał, ty chcesz wyjść z tego Egiptu? Nikt nie pytał. Zwróciliście uwagę, że tam nie było takiego rozpoznania terenu. Nie poszli jacyś ludzie, nacisk tych stu komandosów i oni sobie poszli i robili listę. Ten idzie, ten nie idzie, ten idzie. Nie, wszyscy poszli. Bez dyskusji w ogóle. My nawet nie wiemy, czy oni chcieli wszyscy pójść. Przecież były małżeństwa mieszane, bo na pewno takie były. I co wtedy? No prawdopodobnie poszło tak, że Izraelczyk poszedł, a Egipcjanka została. Jak to się stało, że nie poszli? Jan 6,65. Nikt nie może do mnie przyjść, jeśli to nie pociągnie ojciec. Nigdy nie wyszedł, albo prawie nigdy by ojciec ich nie pociągnął. Po prostu tak zdecydował Bóg, koniec. Bóg zdecydował, przyprowadził cię do Jezusa. Masz objawienie, kim jest Jezus. Otrzymałeś Ducha Świętego. Wiesz, że masz być posłuszny. A Jezus ci teraz mówi, no to zrezygnuj z swojego życia. Chodź za mną. To już nie są żarty. Wiecie, ten czas takiego świętowania skończył się. Jak to się nazywa w małżeństwie, ten pierwszy okres? Miodowy. Ten okres miodowy się skończył. Teraz ten człowiek wie, bo Jezus mówił to wprost. Zaprzyj się samego siebie. Nikt, kto słyszy takie słowa, nie może powiedzieć, że nie rozumie, o co chodzi. Każdy rozumie, o co chodzi. A Jezus jeszcze do tego mówi tak. Bóg wyciągnął cię ze swojego życia, z twojego starego życia.
objawił ci, kim jestem. Wiesz, że masz być mi posłuszny. To jeśli chcesz, to chodź ze mną. To jest dramat. Bo gdyby Jezus powiedział tak, Bóg cię wyciągnął z całego życia, dał ci Ducha Świętego, wiesz, że masz być posłuszny, jutro zacznę. Koniec. Nie ma dyskusji. Nie. Jeśli chcesz. A skąd to jeśli? Skąd to jeśli? Dlaczego jest jeśli? Z prostej przyczyny. Jeśli masz być człowiekiem, który autentycznie jest przemieniony, to musisz z Bogiem współpracować. Nie ma rady. Nie ma rady. Nie da się inaczej. Bo oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, że Bóg stanie nad człowiekiem i zrobi tak, nie człowiek jest inny. Ale wyobraźcie sobie takiego człowieka. Patrzcie do drugiej strony, co jest. Jak chcę. Chciałbym sobie tu wypić trochę tego alkoholu, ale ręka mi nie chodzi w tamtą stronę. Rozumiecie? On jest zaprogramowany, ale wnętrze nie jest przemienione. Nic się nie zmieniło. On jest pozornie posłuszny i oddany, ale wnętrze nie uległo żadnym zmianie. Czy to nie o Jezusie jest napisane, że on przez cierpienie nauczył się czego? To posłuszeństwa. No. Boży Syn nauczył się posłuszeństwa przez cierpienie, przez to, co wycierpiał. To był nieposłuszny? Nie, był posłuszny. Ale on był posłuszny jako Boży Syn, czyli z zasady. Ale przyszło życie i trzeba było zdać egzamin. I on zdał ten egzamin. I jego to bolało. On w tym miał udział. I tak jest z naszym życiem. My w naszym życiu mamy mieć udział. My mamy żyć pełnią życia, ale nie po swojemu, tylko po Bożemu. A kiedy żyjemy po Bożemu, to boli, dlatego że pewne rzeczy widzimy w kontekście Słowa Bożego. Widzimy w lustrze Słowa Bożego. I doświadczamy też, że to naprawdę jest grzech. Bo, tak jak mówił apostoł Paweł, chcę dobrze, a wychodzi mi źle. Chcę to, co najlepsze, a wychodzi jak zawsze. Dlatego apostoł kończy ten 7 rozdział. Bogu dzięki za Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, w którym mamy zwycięstwo zawsze. Zawsze. Wiecie, że to jest prawda? Zawsze. Tylko, że nie zawsze po nie sięgamy. A to już jest nasz problem. Natomiast mamy się nauczyć zawsze sięgać po to zwycięstwo. Bo życie chrześcijanina to życie zwycięzcy, a nie przegranego. Mam czasami takie wrażenie, ostatnio byłem w jednym, ja nie powiem o którym, byłem w pewnym zborze, jak się rozglądam, co to w ogóle jest tutaj. To było, wiecie, jak w grobie. Ale tam nie było tak, że tam byli, że tak powiem, żywo martwi ludzie. Tam wszystko było tak, jak należy. Wstań, chodź. Siedź, ruszaj się. W prawo, w lewo. Śpiewaj, nie śpiewaj. Coś strasznego. Coś strasznego. Człowiek jest żywą istotą. Czy ktoś jest tu żywy? My jesteśmy żywi. A żywy człowiek, czasami u nas w zborze, nie mamy już tej siostry, ale była taka siostra, która jak dziecko biegało, to jak cię zbiorę zaraz. A ja zawsze mówiłem to, co mówię po dziś dzień. Słuchajcie, te dzieci biegają w zborze, nie po ulicy. Czy wy tego nie widzicie? One są żywe, więc nie biegają. Bo jak będą takie martwe jak wy, to to będzie dopiero kłopot. Niech biegają. Biegaj, Boże. Jeżeli Pan Bóg cię dotknie, to chłopie, babo, biegaj w czasie nabożeństwa. A jak ci ktoś zwróci uwagę, to powiedz, ale nie mogę, bo po prostu roznosi mnie
No bo już nie wiem, jak mam tego mojego Boga uwielbić. Nic nie zwrócił na mnie. Nikt. Ale żeby tak żyć, to musisz umrzeć. Nie możesz być, ja jestem radnym, ja jestem burmistrzem, za tydzień będziemy wybierać. Ja jestem szefem firmy, jeden przy pracownikach tutaj podskakiwał. To tak nie można żyć w ogóle. Jezus wie o tym. Jezus wie o tym. W nas są takie pokłady, które wynikają z tradycji, które wynikają z religijności, które wynikają z domu, z którego wyszliśmy. Czasami to jest tak dobry dom, że jeżeli się witam z kimś, to tylko paluszek podaję. A ten drugi myśli, że jest rzadko. Życie nie znosi takich rzeczy. Czasami chodzę gdzieś na spacery z takiej boczy ulicznej. Zawsze mnie zadziwia jedna rzecz. Asfalt jest, a z asfaltu wyrasta roślina. No jak to może? No życie zawsze pokona śmierć. Amen. Dokładnie. Życie zawsze pokona śmierć. Nawet tak gruby asfalt, bo sprawdzałem. A roślina i tak wyrosła. Przebiła się i wyrosła. Bo życie jest ponad śmiercią. Ponad śmiercią. Jeśli chcesz, zaprzyj się samego siebie. Zaprzyj się sama siebie. Co to znaczy zaprzeć się? Wyprzeć się, wyrzec się. Nie będę już taki, nie będę już taka, jeżeli tobie się to Pani nie podoba. Łatwo powiedzieć, nie? Łatwo powiedzieć. Ale słuchajcie, Jezus nie bierze jeńców. Wiecie o tym? Wiecie, to powiedzenie dotyczy sytuacji, w której nikt nie bierze jeńców, tylko zabija. Zabija. Zaprzyj się. Weź swój krzyż na siebie. No tam jeszcze o tym krzyżu. Jeszcze ten krzyż. Ja zawsze spokojnie wyjaśnię. Nie chodzi o ten, to taki jest z tych mniejszych, wypożyczalnie krzyży są w Jerozolimie, możecie sobie wypożyczyć taki na kółku większy. Nie o taki chodzi. Krzyż to jest symbol posłuszeństwa. Jezus był posłuszny do końca na krzyżu. No to jeszcze zdzierża. Ale on nie skończył. Bo kto by chciał życie swoje zachować, ukrać? Ale to jeszcze nie koniec. A kto by utracił życie swoje dla mnie, znajdzie. To jest tak, jakbyś dla wielu ludzi, wiecie, co to oznacza. Stoisz nad pustym basenem 10 metrów nad. I skaczesz na główkę. Zabijesz się. Dokładnie tak. Zabijesz się. I dokładnie o to chodzi. Żebyś się zabił. Właściwie to nie ty się zabijesz, bo się już dawno zakon zabił. Teraz chodzi o to, żebyś zrozumiał, że jesteś martwy. Jeżeli nic nie zrobisz, to pozostaniesz martwy. A Jezus chce dla ciebie życia. 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 Ciekawe, jak bardzo byście byli szczęśliwi, gdybyście wracali do domu z pracy, wychodzi taka córeczka, taki syn już poprawił. Cześć. Cześć, tato. A co cię stało? Jestem posłuszny. Nie chciałbym się pobawić, tak pobiegać? Nie, prawda. Chcielibyście coś takiego widzieć? Nie. A chcielibyście? Nie chcielibyście? Nie, tak? No to ja nie podnoszę rąk w kościele, bo to nie wypada. Ja nie mogę głośno się modlić, bo inni mogą to źle zrozumieć.
i ciągle patrzymy na ludzi. Ludzie to, ludzie tamto, ludzie to, ludzie tamto. A gdzie jest ten mój Jezus, któremu wierzę, któremu zaufałem, któremu powierzyłem swoje życie? Nie dał mi życia? To gdzieś paczka się zagubiła po drodze, o co? Pewnie to słyszeliście, albo może słyszeliście, ale kilkadziesiąt lat temu o tym usłyszałem po raz pierwszy. Pamiętam o tym cały czas, bardzo mi się podoba ten przykład. W jednym ze zborów, jak czytane było słowo i był czytany taki kazus, a słowo Boże doszło tam do kogoś, to człowiek wyskakiwał z siedzenia, cieszył się, bił brawo. W końcu go zapytali, ty, o co ci chodzi? Mówi, nie, cieszę się, że słowo Boże dotarło do kogoś. Ludzie, dotarło do was słowo Boże. To wyrzućcie te kije, które połknęliście. Wyrzućcie te jakieś dziwne religijne nawyki. Zostawcie to wszystko. Idźcie za Jezusem. Słuchajcie tego, co On mówi. On dla nas nowe życie. Amen. Nowe, nie to, które znamy. Wiecie, ludzie mówią tak, nowe życie. A, to w nowym życiu będzie to. On już wie, jakie będzie nowe życie. Skąd On to wie? Skąd to, jak on nigdy nie żył tym życiem? Przepraszam, tak mówię, dla mnie niezwykle komiczna postać w Biblii, chociaż ją szanuję. To jest Nikodem. Ten, który rozmawia z Jezusem. Wiecie, dlaczego on jest dla mnie komiczny? Bo on przyszedł do Jezusa i mówi tak, my wiemy, a on nic nie wiedział. My wiemy. I tłumaczy mu, że ponieważ on cuda robi, to pewnie jest od Boga. Tylko nie chciał biedny przyznać, to co wszyscy badacze Biblii wiedzą, że on miał problem, tak jak wielu innych, że Jezus owszem czyni cuda, ale mówi to, co im nie pasuje. Jezus doskonale o tym wiedział. Dlatego nie mówi do Nikodema, no to chodź, usiądź tutaj, winko ci naleję, bo to było normalne przecież, że pili wino. No, albo wodę, na przykład nie pijesz wino, nie, religijny nie pije wino. Dobra, to masz wodę. Usiądź, wytłumaczę ci, jak ktoś miał pytania. Nie, Jezus mówi, człowieku, ty się musisz na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. A jak się rodzi nowe dziecko, wychodzi na świat, pyta się, gdzie jest biurko? Tablet już jest, program wpisany, dobra. O czym dzisiaj będzie mowa? No nie, ono przychodzi, robi kupę, sika, wrzeszczy, robi zamieszanie. I nie ma z nim właściwie zmiłuj się. On ustawia całą rodzinę. Nowe życie to jest zawsze jakiś nowy nieporządek. No tak, bo się tego uczymy. Ale jeśli człowiek miłuje Jezusa, jeśli naprawdę idzie za Jezusem, słuchajcie, Jezus sobie poradzi z takim delikwentem. Bez problemu. Bez problemu. No, chyba, że się ktoś nie narodził na nowo. A tylko mu się wydaje. Jak już się nie boimy, podkreślam, tego nowego życia, jak już to stare życie minęło, padło. Rozpoczyna się nowe. Co w tym nowym życiu się dzieje? No, czasami spotykam wierzących po latach, pytam się, co tam u ciebie było? Gracia. Stara bieda. Staram się wtedy być kulturalnie złośliwy, pytam się, no dobra, a powiedz, jak nowa bieda wygląda? Skoro stara bieda u ciebie, to jak nowa wygląda? Zaczyna się wtedy śmiać, zaczynamy rozmawiać. Co się zdarzyło później? Zobaczcie. 17 rozdział. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi na wysoką górę na osobę. I tutaj zatrzymajmy się. Było 12 apostołów. A Jezus mówi, Piotrek, Janek, Jakub. Kuba może mu mówi, nie wiem. Wyjdźcie za mną. A my? Wyjdziemy. No to zadowoleni, bo zostali wybrani.
Ale do momentu, kiedy przyszli pod górę, i co my tam mamy iść? Tak. To już to wybranie takie było, jest średnie trochę. No ale idą na tą górę. Tak, popatrz. Na, wyszli na górę. Tu jest napisane na wysoką górę. Został przemieniony przed nimi i zasiało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Pierwsza rzecz, która się dzieje wtedy, kiedy człowiek naprawdę traci swoje życie. Kiedy to ta klamka już zapadła, drzwi zamknięte. To objawienie Chrystusa zaczyna dojrzewać. To objawienie Chrystusa w moim życiu zaczyna być czymś niezwykłym. Ja zaczynam po prostu kochać mojego Pana. Ja go do tej pory kochałem, to mi się wydawało. Ale to raczej go lubiłem. Teraz zaczynam go kochać, bo zaskakuje mnie. Jest tak czysty, jest tak święty, jest tak dobry dla mnie, bo ja widzę, jak ja zawalam ciągle. Tak jak ci stanęli pod górą i... No, tak. Może słowa nie padły żadne, ale przecież przed Jezusem wszystko jest otwarte. Objawił swoją chwałę. Bóg objawia nam swoją chwałę. Jezus objawia nam swoją chwałę w naszym życiu codziennym. Tak jest. Ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Ja ograniczę się tylko do tego stwierdzenia, bo ty aż się prosi, żeby powiedzieć wiele rzeczy, ale Jezus, Mojżesz i Eliasz dla Żydów nieprawdopodobne. Tylko jedna kwestia. Jak oni rozmawiali? Mieli filmy nagrane, wypuszczali do synagogi i później, o, to jest Mojżesz, to jest Eliasz. No jakoś ich rozpoznali, prawda? Na pewno to było duchowe rozeznanie. Na 100%. Przecież żaden nie miał tutaj tabliczki z napisem Mojżesz. Nie. I oni w tym momencie, doświadczając tego wszystkiego, no tak po ludzku podupili. No bo co możemy zrobić? Przecież tu się dzieją takie rzeczy. W moim życiu dzieją się takie rzeczy. Słuchajcie świadectw. Ktoś słucha świadectw, jest pełen Ducha Świętego i słyszy, co u siostry, co u brata się dzieje. No to się dzieje. Co tu zrobić? No to z Bogu przynieśmy namiot. Trzy namioty przyniesiemy. Dla siebie, dla siostry, dla Jezusa. Czemu nie? To by się zmieścił. O to chodzi, że oni reagowali. Nie wiedzieli, co mają zrobić. Byli szczęśliwi. Jak człowiek jest szczęśliwy, to wszystko zrobi, prawda? Ale jak jest nieszczęśliwy, to też wszystko zrobi, tylko w drugą stronę. Musimy rozumieć, że życie z Jezusem zawsze prowadzi do uniesień. Ja czasami powiem wam, naprawdę ręce załamuję nad wierzącymi. Bo oni są naprawdę tacy duchowi, że on nawet okiem nie mruga. On jest tak duchowy. Ciało jest do niczego nic. Nie wiem, ani wstało, ani prędko, rąk podnosił, ni w ogóle nic. Sztywniak. Taki centralny sztywniak. I nic. Życie. No zrób coś głupiego nawet. Ale zrób to z miłości do Jezusa. Po prostu. Nie daj sobą manipulować, ale spraw, żeby twoja odpowiedź na działanie Ducha Świętego nie była taka, muszę to przemyśleć, muszę się zastanowić, no muszę to jeszcze obgadać z innymi. Ustalimy to później z braćmi. Ludzie. Wiecie, to tak jak ja z moją żoną chciałem się ożenić. Powiedział mi, no dobra, no ożeniłbym się z tobą, tylko ja muszę to z kumplami z podwórka ustawić na siebie. Muszę tam gdzieś z nimi porozmawiać. Jakby była mądra, to bym powiedział, ty głupi, daj mi spokój. Nie wiesz, czego chcesz. Przecież Boże Słowo ma dla nas gotowe odpowiedzi. Wystarczy po nich sięgnąć. Oni przeżyli na tej górze niezwykłe rzeczy, ale dowiedzieli się rzeczy niezwykłe. Nie Mojżesz, nie Eliasz, nie Cyrikas, nie Banaś, ale Chrystus.
I Jego słuchajcie, bo On jest najważniejszy. I o to tak dokładnie chodzi, żebyśmy rozumieli, że w życiu naszym duchowym najważniejsze jest to, co Chrystus mówi. A jeżeli coś powie Pamyś, Cyrikas, nie wiem, kto tam jeszcze, to tylko, jeśli to jest zgodne z tym. A jeśli coś gderają niezgodnego z tym, no to trzeba ich wziąć na bok i powiedzieć, napominam cię, bracie, i tak dalej. Moi drodzy, życie z Bogiem jest czymś tak pociągającym, tak wciągającym, tak rozpalającym, że ludzie, którzy nie wiedzą, że ja jestem, że należę do Jezusa, patrząc na mnie, no muszą mieć jakieś pytania. I w końcu mi je zadają. Ty, ale powiedz, o co chodzi? O co chodzi? I wtedy masz bardzo prostą drogę do opowiedzenia świadectwa. Nie wygłaszasz kazania teologicznego, tylko mówisz, słuchaj, byłem takim człowiekiem, tak jestem teraz takim człowiekiem. No dobra, ale to jak się to stało? No tak się to stało, że Jezus mnie pociągnął do siebie, objawił mi siebie, dał mi swoje nowe życie, a ja w posłuszeństwie za nim poszedłem. I popatrz, co on robi. No, ciekawe. Nie wszyscy się nawrócą, moi drodzy, ale jakiś procent tych ludzi, którzy przyjdą porozmawiać, nawróci się. Bo przecież o to chodzi, żeby głosić w najprostszy sposób Ewangelię. Kiedy jesteśmy w zborze, to my już nie musimy mówić o tym, że Jezus nas kocha, bo my to wiemy. Amen. Warto oczywiście czasami krzyknąć, ludzie, wiecie, że Jezus nas kocha. Dobra, wiemy. Siedź tam cicho. Wiemy. Ale w zborze trzeba ludzi nauczać. Także właśnie o tym, że warto wobec ludzi niewierzących prezentować swoją wiarę, ale prezentować ją nie z nadętym obliczem, nie z Biblią w ręku i co on powie, ty katoliku, bradny pas w głowę. No bo to nic nie da. Co dalej, że pójdzie ktoś z guzami na głowie i tyle będzie pamiętał, że protestant to leje Biblią po głowie. Ale nic nie zapamięta. Ja akurat mam słabość do katolików, ale to nie znaczy, że ja tam z nimi podrękę chodzę. No na pewno nie, jeśli chodzi o sprawy biblijne. Natomiast wiem również, jako duży katolik, że gdyby mnie tak zaatakowali kiedyś katolicy, o to, przepraszam, protestanci, to ja bym tam z nimi, ja bym tam wiedział z nimi pogadać, ale to nie o to by chodziło w ogóle. A słuchajcie, do mnie porządnego katolika, który chodzi codziennie do kościoła, na 6 rano, przyszedł głosić mi Ewangelię, to było obrazoburstwo. Czarownik, którego znałem. I prostytutka, którą też znałem. I oni mi głosili Ewangelię. Ja im mówię, macie 5 minut, co wy możecie mi powiedzieć? Moja żona może wam zaświadczyć, ile to trwało. I jak mi kilka razy wodę wam nie zmieniało, bo ja ciągle byłem gotowy, żeby ich wyprosić z domu. Nie ma powodu, żeby w zły sposób traktować kogokolwiek. Jeśli nie rozumie, to nie rozumie. No co on zrobił? No nie rozumie. I tyle. Jeśli Bóg go nie pociągnie do syna, to tego też nie pociągnie. Ale mów prawdę, mów to, co Bóg zrobił w twoim życiu. Nie mów o tym, jak bardzo nie lubisz tych katolików, bo oni to wiedzą. Ale mów o tym, jak bardzo kochasz Jezusa. Niech usłyszą to, jak bardzo kochasz Jezusa, jak to w praktyce wygląda. Bo ty się z nim codziennie spotykasz, bo ty codziennie z nim rozmawiasz, bo ty codziennie z nim żyjesz, bo on ci siebie objawił. A jak ci siebie objawił? A no tak. No, ciekawe. Tak to powinno działać. Ale wiecie, to tak działa wśród ludzi, którzy są żywi. Jak ktoś jest martwy, to nic nie poradzę na to. Nie da się tego zrobić. To jest nieszczęście Kościoła dzisiaj, że Kościół w dużej części jest martwy po prostu. Tutaj pastor czytał na początek te fragmenty, które mówiły o początkach Kościoła.
Ale dlaczego ci ludzie tak żyli? Bo byli żywi. Po prostu, że byli żywi. Bo nie mogli zatrzymać tego, co było w nich wewnątrz, tylko dzielili się tym. Jeżeli jesteś człowiekiem wiary, miłości, no to wpadło ci, nie wiem, do domu ciasto, które waży 5 kg. Co, zjesz? No nie! Dzwonisz po swoich braciach, siostrach. Przyjdźcie, podzielmy się, radujmy się. Czy nie? Czy się mylę? To ja bym tak zrobił, no ja nie wiem. Jeżeli nie zwyczajnie to pan. Ludzie, tego się nie da w żaden sposób zaaranżować, nie da się wyreżyserować. Nie może tak być, że ludzie usłyszą kazanie i powiedzą, o fajnie, tak będziemy żyli. No tak będą żyli godzinę. A po godzinie powiedzą, nie da się tak żyć. I słusznie, nie da się tak żyć, jeżeli nie pójdziesz za Chrystusem, który odbierze ci twoje życie, nie zostawi ci twojego życia. Nie będziesz miał swojego życia. Straszne, nie? Ale to jest prawda. To jest prawda. Nie wierzę na swojego życia. Wszystko, co lubiłeś, pójdzie dla ci. Czasami mam takie rozmowy. Pastorze, to jeden kieliszek nic się nie stanie. Nie, a nie wolno. Dlaczego nie wolno? No to dlaczego? Nie piję, bo nie chcę. Nie ma takiej potrzeby w ogóle. Aha. Widzicie, to, że my pewnych rzeczy nie robimy, nie wynika z tego, że nam nie wolno. Wiecie, że chrześcijanin to jest najbardziej wolny człowiek na świecie. Wszystko mi wolno. Ja to wiele razy już słyszałem. Tak, wszystko mi wolno, ale nie ma żadnego ale. Nie ma żadnego ale. Wszystko mi wolno. Natomiast druga część z tego zdania jest takim, można powiedzieć, dopełnieniem tej prawdy. Nie wszystko jednak prowadzi ku dobremu, czyli wszystko buduje, zależy od tłumaczenia. Ale przypomnijcie sobie taką sytuację, kiedy apostoł Paweł tłumaczy Koryntianom. Możecie jeść mięso ofiarowane bałwanom? Możecie jeść. Nie ma żadnego bałwana, nie ma żadnego demona, to nie ma żadnego znaczenia. Ale gdyby byli ludzie słabej wiary, czyli na początku drogi, to ze względu na nich nie jedzcie. A co wam się stanie, że nie zjecie? No nic, no jesteśmy wolni. Co wam się stanie? Proste. Co mi się stanie, że dzisiaj ktoś z rodziny do mnie zadzwoni i powie, pierwszy Chrystus zmartwychwstał? No powiem, no tak, no wiem. No. A bo mogę mu powiedzieć, ty poganinie wredny, 2000 lat temu zmartwychwstał. No i co? No i po sprawie. Nauczmy się chodzić w takich szatach, powiedziałbym, sprawiedliwej miłości, tak bym to nazwał. Nie w szatach religijności, nie w szatach takiego mędrkowania. No, ja zawsze mam rację. Do ciebie nikt nie przyjdzie, jak mam zawsze rację. Dobrze jest czasami nie mieć racji, wiecie? Czasami jest dobrze nie mieć racji. Tak jesteś normalny wtedy. Luis Palau, być może ktoś zna to nazwisko, będąc w Polsce kiedyś, to jest pastor, który chyba już nie żyje, prowadził w Meksyku kościół, duży kościół, powiedział, że z jego doświadczeń wynika, że katolik potrzebuje 9 lat, żeby wyzbyć się podstawowych problemów, jakie wyniósł z kościoła katolickiego. Nie wszystkiego, podstawowych problemów. A ja bym do tego dodał, przyglądając się swojemu życiu, że dopiero następne pokolenie chodzi w pełnej wolności. Dopiero następne pokolenie. Musimy to rozumieć. Bóg nas z tego wyzwolił. Bóg da nam łaskawie nowe życie. Więc bądźmy też łaskawi dla innych. Niech oni dojrzewają. Moja teściowa i mój teść przez 40 lat ciosali mi kołki na głowie.
i ostatnim roku swojego życia się nawrócili. Dlaczego się nawrócili? No, sądząc po tym, co powiedzieli, a szczególnie teściowo. Bo ty nigdy nie zrezygnowałeś. Bo ty nigdy nie oddawałeś tym samym, co ja tobie robiłem. Trudno, 39 lat straconych, za to nie poradzę, ale cała wieczność. Czasami trzeba poczekać długo, ale też trzeba z pokorą przyjąć prawdę, że czasami się nie doczekasz. I co? A dlaczego się nie doczekamy? Niezbadane są wyroki Boże. Ja to mówię, bo my nie wiemy. My mamy robić to, co do nas należy, z miłością, z mądrością, z takim poczuciem, że człowiek, z którym rozmawiam, nie jest głupszy ani gorszy. On po prostu nie rozumie. No. Jak ja bym ci tu przyjechał i mówił do was po chińsku, to co? Nie rozumiecie, ja bym wyszedł stąd przekonany, że to same głupowe. No bo nikt nie rozumie po chińsku. Wszyscy rozumieją. No właśnie nie. Oczywista oczywistość, która jest w Biblii dla wielu katolików, jest zamknięta. Kompletnie zamknięta. Czy wiecie, że oni nawet do mnie piszą, pytają się, pastorze, czy my mamy Pismo Święte, czy jeszcze możemy Biblię kupić? Śmiejecie się, ale to jest prawda. Oni tego nie wiedzą. Nie wiedzą, proste grzeszy nie wiedzą. To tak, jakby się dziecko urodziło, mówiliśmy o tym, a temu od razu do ręki laptopa i tu pracuje. No głupi nie rozumie. No musimy mieć świadomość, że to wymaga od nas zmiany myślenia. Żeby w Polsce Ewangelia mogła rozejść się szeroko, to chrześcijanie muszą zmienić swoje myślenie kompletnie. My już nie jesteśmy od tego, żeby nauczać. My w Kościele siebie nauczamy. A my jesteśmy od tego, żeby iść i głosić im Chrystusa. Takiego, jak tu jest. Dokładnie takiego. Pomieranie dla tych swoich pomysłów, dla tych swoich drobnych nienawiści. Pomieranie dla tych swoich tradycji, które ciągniemy za sobą. A ja tam żadnej tradycji. Ja bym się tam wybadał, zaraz by wyszło na tradycję. Wszyscy mamy jakieś tradycje. Szanujmy, jeśli one nie przeszkadzają nikomu. Ale pamiętajmy, że Kościół nie jest po to, żeby sam siebie tuczyć. Kościół jest światłem w tym świecie. Ma świecić. Ale żeby mógł świecić, to musi być żywy. A żeby być żywy, to musi mieć objawienie swojego Zbawiciela. Musi mieć objawienie w postaci Chrystusa. Musi doświadczać go w swoim życiu. Musi pozwolić temu Chrystusowi, żeby on naprawdę pozabijał tych, którzy idą za nim, aby mogli otrzymać nowe życie. Nie ma innej drogi. Inna droga nie istnieje. Inna droga to jest religia. Nieważne, czy ona jest katolicka, czy jest protestancka, to nie ma żadnego znaczenia. Ale to jest religia. Ludzie ją wymyślili. Zrób to, 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 to i to. No to może będziesz miał szansę na końcu. No co to za religia? Kto to prowadzi? Jeśli Jezus do ciebie przyjdzie, jeśli Jezus cię zbawi, wszyscy mogą iść na śmierć, ale ty jesteś żywy. Na wieki. Amen. Amen. Wierzymy w zmartwychwstanie? Amen. No właśnie. Dlatego możemy takie kazania mówić i słuchać. Amen. Amen. Dziękuję bardzo za dobre słowo. Podobało się? Ja muszę przyznać, że mnie nie bardzo. Bo już tutaj wiem, że moje dzieci zaraz. Bo ja bym chciał, żeby te moje dzieci chociaż raz tak spokojnie, a nie tylko. Zaraz to będę dostała na napomnienie. Dzieci mogą biegać. Dużo, dużo trzeba sobie jeszcze zmienić. Bardzo dużo. Ale to samo i mówię.
Macie tyle lat, a oni dalej mają swoje pomysły. Nie? Kochani, tak, czasami te kazania są takie właśnie. Nie podobają się na początku, ale właśnie. Trzeba wziąć, przeanalizować, no cóż, zmienić swój sposób myślenia, po prostu nawrócić się. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No to co, zaczęliśmy dużo o pieniądzach, chyba jeszcze o pieniądzach, tak. Ale tym razem podziękujmy Panu Bogu za to wszystko, co nam daje. Chwała Bogu jeszcze raz. Chciałam się podzielić fragmentem z powtórzonego prawa, z księgi powtórzonego prawa, rozdział 15, od 7. Jeśli by był u Ciebie jakiś potrzebujący spośród Twoich braci, nie z Twoich bram, Twojej ziemi, którą Pan Twój Bóg Ci daje, to nie czujesz swojego serca i nie zaciśniesz swojej dłoni przed Twoim potrzebującym bratem. Przeciwnie, szeroko otworzysz przed nim swoje dłonie, chętnie pożyczysz mu tyle, ile trzeba, tak, by mu niczego nie brakowało. Strzeż się przy tym, aby w Twoim sercu nie powstała niegodziwa myśl. Oto zbliża się 7 rok, roku może niedługo. I to nie sprawi, że zaczniesz patrzeć krzywo na potrzebującego brata i odmówisz mu wsparcia. Bo gdyby poskarżył się na Ciebie Panu, grzech byłby to Twoją sprawą. Chętnie mu pożycz, nie będzie Ci dać ciążyć na sercu, gdyż dzięki Twojej hojności Pan Twój Bóg będzie Cię błogosławił w każdym Twoim dziele i w każdym tym przedsięwzięciu. A ponieważ w Twojej ziemi zawsze będą potrzebujący, dlatego nakazuję Ci szeroko otwieraj dłoń przed swoim ubogim i potrzebującym bratem. Wszechmocny Boże, który znasz pragnienie naszego serca i motywy działań, znasz nasze myśli i słowa, choćby jeszcze nie zostały wypowiedziane. Panie, proszę, oczyszczaj nas i otwieraj serca i oczy na potrzeby, jakie mają bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, na potrzeby całej wspólnoty i miejsca naszych zgromadzeń. Twoje słowo mówi, byśmy strzegli swojego serca i nie zaciskali swojej dłoni przed potrzebującymi. Wzmocnij, Panie, naszą wiarę, abyśmy okazali się sługami wypróbowanymi i wiernymi Tobie, Twemu Słowu. I Boży pokój na pewno wszystkich żyjących w Chrystusie. Amen. U nas może nie zbieramy. Chociaż dużo mówimy o pieniądzach, to nie godzimy, nie zbieramy. Tam jest duża skrzyneczka. Jak Bóg poruszy. Nie znałem tematu, ani co pastor oczywiście powie, ale teraz mamy tak, jeszcze na koniec zaśpiewajmy. I pierwszą pieśnią jest, czyś słyszał, że Kościół jest żywy. No, Jak to w sercu czuję i prowadzi, tak? Kościoła Ci daję to,
Za to, że możemy być razem, Panie, Tobie cześć i chwała, Tobie modlimy, prosimy Cię, Ty bądź z nami, Ty nas, Panie, prowadź, Ty nas, Panie, ożywiaj wtedy, kiedy gdzieś dochodzi do głosu ten stary człowiek, Panie, daj nam siłę, byśmy go zawsze uświęcali, Panie, żywi byli, należy tak, aby inni, Panie, którzy patrzą na nas, widzieli naprawdę niesamowitych ludzi, dziwnych ludzi, Panie, i pełnych życia przede wszystkim. Ty nas prowadź i używaj tego, o to Cię prosimy. Amen. Amen. Jeśli ktoś jest zainteresowany moją nową książką, jest dostępny. Są książki, są nowe książki, są starsze książki, można jak najbardziej tutaj nabyć. Kochani, teraz będziemy mieć czas właśnie jeszcze
Myślę, że w tej trochę cielesności będzie nam dozwolone i będziemy mieli tutaj jeszcze czas rozmów wspólnych, więc od razu tak nie uciekajcie. Kochani, tutaj do zborowników. Ogłoszenie, jak mamy, jest tutaj wszystko napisane, natomiast jest jeszcze takie nowe ogłoszenie. Bardzo bym prosił, abyśmy dołożyli starań. Wiem, że one takie niezapowiedziane wcześniej. Abyśmy mogli w środę spotkać o godzinie 18 i porozmawiać na temat jeszcze właśnie tych kwestii wynajmu. Chciałbym przedstawić wszystkie informacje, negocjacje budynku, o którym mówiliśmy. 840 tysięcy netto, była cena wywoławcza, udało mi się zbić do 799 tysięcy netto. Także kochani, jest to sukces i porozmawiajmy po prostu o tym. W środę o 18, a poza tym pozostałe spotkania dla. Dziękuję, zostańcie z Bogiem. Z Bogiem.